się. Ich freue mich, dass ich das erste Mal bei euch sein darf hier in Grabow. Cieszę się, że w zasadzie po raz pierwszy tutaj jestem u was w Grabowie. Und man überlegt, was nimmt man für ein Thema? I wtedy zastanawia się człowiek, jaki temat można przygotować czy wziąć. Und Rüdiger Garburg hat mir vor einiger Zeit geschrieben, dass er hier war. I brat Rüdiger Garburg pisał mi jakiś czas temu, że właśnie kilka tygodni temu był tutaj wśród was. Und dass ihr in vorhabt, in fortlaufend immer wieder das Evangelium zu verkündigen. I napisał mi, że jest, macie to na sercu, aby głosić Ewangelię, ciągle głosić Ewangelię. Anfangen ist leicht. Zacząć to zawsze jest prościej albo łatwiej. Aber dabei bleiben ist schwer. Ale wytrwać w tym, co się zacznie, to jest już trudniej. Und deswegen möchte ich ein Thema vorschlagen, Motivation im Dienst für den Herrn Jesus. Dlatego chciałbym zaproponować temat taki, motywacja w służbie dla Pana Jezusa. Und die Grundlage soll sein ein Kapitel aus 2. Korinther 5. I podłożem do tego ma być, albo niech będzie, rozdział, 5. rozdział z 2. listu do Koryntian. Für das erste Abschnitt lesen wir Vers 1 bis 10. Teraz, w tej godzinie przeczytamy wiersze od 1 do 10. Drugi list do Koryntian, 5. rozdział od 1 wiersza. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed stolicą Chrystusową, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Wenn es einen zweiten Korintherbrief gibt, dann muss es zwangsweise auch einen ersten Korintherbrief geben. Jeśli jest drugi list do Koryntian, to z pewnością musi być też pierwszy list. Das ist einfach, oder? To proste, prosty wniosek, prawda? Einfach, aber wenn wir die Themen sehen, manchmal doch schwer. To jest niby proste, ale jeśli będziemy rozmyślać o tematach, to jednak nie takie oczywiste się to wydaje. Weil die Themen in der Reihenfolge auch sehr wichtig für unser Leben sind. Ponieważ tematy co do kolejności są bardzo ważne też, jeśli chodzi o nasze życie. Thema des ersten Korintherbriefes ist Versammlungsleben. Tematem pierwszego listu do Koryntian jest życie zgromadzenia. Zweite Thema ist Dienst. Drugim tematem jest służba. Und diese Reihenfolge ist auch für unser Leben wichtig. I ta kolejność jest ważna również dla naszego życia. Das Leben als Gläubige in Versammlungszeiten ist immer wichtiger oder als erstes und dann kommt Dienst. To życie jako zgromadzenia, czy jako zgromadzenie, jest zawsze na pierwszym miejscu, a dopiero na drugim miejscu jest ta służba. Traktate verteilen ist eine sehr schöne Aufgabe. Rozdawać traktaty to bardzo dobre i piękne zadanie. Aber nicht Sonntagmorgen.
ale nie w niedzielę rano. So einfach ist das. Tak proste to jest. Wenn wir als Versammlung zum Brotbrechen zusammenkommen, gdy my jako zgromadzenie schodzimy się na łamanie chleba, dann ist das erste Korintherbrief. To wtedy jest to pierwszy list do Koryntian. Und erst dann kommt Dienst, zweite Korintherbrief. I dopiero po tym jest ta służba, czyli drugi list do Koryntian. Der zweite Korintherbrief ist nicht so einfach. Drugi list do Koryntian nie jest takim prostym listem. Er ist eigentlich untypisch für Paulus. W zasadzie można by powiedzieć, że jest nietypowym listem, jeśli chodzi, czy jak dla Pawła. Paulus hat normalerweise immer einen Teil Lehre geschrieben und dann praktische Anwendung. Paweł zazwyczaj pisał tak, w pierwszej części nauka, a w drugiej części praktyczne zastosowanie tej nauki. Wir finden das in Römer, Epheser, Kolosser. Możemy to znaleźć w Rzymianach, w liście do Rzymian, do Kolosan, do Efezjan. Aber hier schreibt er eben über seinen Dienst besonders. Ale tutaj on pisze szczególnie o swojej służbie. Er war lange in Korinth. On długi czas przebywał w Koryncie. Aber die Korinther waren gegenüber Paulus sehr skeptisch. Ale Koryntianie byli bardzo sceptyczni wobec Pawła. Dann hat er, nachdem er den ersten Korintherbrief geschrieben hatte, Titus nach Korinth gesandt. Gdy po tym, gdy napisał pierwszy list do Koryntian, wysłał do nich Tytusa. Und Titus kam nicht zurück. I Tytus nie wrócił do niego. Und Paulus machte das sehr unruhig. I Pawła, to, że Tytus nie wrócił, sprawiło, że Paweł stał się bardzo niespokojny. Weil die Zeit ist anders als heute. A to dlatego, że wtedy czasy były całkiem inne niż dzisiaj. Wenn ich heute eine WhatsApp schreibe, gdy dzisiaj piszę wiadomość na WhatsAppie, ich gucke sofort, gibt es zwei blaue Pfeile. To od razu widzę dwa te znaczniki, jeśli są niebieskie. Und dann, warum schreibt er nicht zurück? To wiem, że ktoś to już odczytał i mogę się zastanawiać, czemu on mi nie odpisuje, skoro odczytał. Aber Paulus wusste nicht, ist der Brief gut angekommen? Ale Paweł nie wiedział tego, czy ten jego list dotarł na miejsce. Ist Titus gut angekommen? Czy Tytus dotarł do Koryntian? Was haben die Korinther gesagt? Co Koryntianie powiedzieli na temat jego listu? War Titus schon wieder auf dem Rückweg? Czy Tytus wraca już do niego? Das war alles unbekannt. To wszystko było dla niego niewiadome. Und während er wartet, schreibt er schon den zweiten Korintherbrief. I w czasie, gdy on czekał, zaczął pisać już drugi list do Koryntian. Ich sage das deshalb, weil wir jetzt mal kurz in den Brief schauen wollen. I mówię to dlatego, że abyśmy teraz chcieli spojrzeć na ten drugi list do Koryntian. 2 Korinther 2, Vers 13 sagt das. Drugi rozdział, 13 wiersz przeczytajmy. Nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata. Toteż pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Ab Vers 14 kommt jetzt eine Unterbrechung. I od 14 wiersza mamy teraz jakby zmianę, czy takie przełamanie. O. Erst in Kapitel 7, Vers 5. Dopiero w 7 rozdziale, 5 wiersz, nimmt er die Gedanken wieder auf. On podejmuje tą myśl. Tą pierwszą myśl. Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami z zewnątrz, obawami od wewnątrz. Und Vers 6, Ankunft des Titus. I 6 wiersz zapowiada Tytusa. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Und in diesem Bereich haben wir jetzt etwas gelesen. Das ist komplett 2 Vers 14 bis 7 eine Einschaltung. Że od tego momentu drugiego rozdziału 2 Vers 14 bis 7 Vers 4 ist czyli Einschaltung. Te wiersze od drugiego rozdziału 14 wiersz do 7 rozdziału 4 wiersz to jest jak gdyby taka wstawka w nawiasie. Und in dieser Einschaltung ist das Thema Dienst. I właśnie w tej wstawce takiej, czyli takie wtrąceniu, można by powiedzieć, te kilka rozdziałów tematem jest służba. Und wir wollen für uns jetzt etwas mitnehmen für unseren Dienst. I chcielibyśmy z tego urywka wziąć coś dla nas samych
na naszej służbie? Warum tue ich eine Aufgabe für den Herrn Jesus? Dlaczego ja wykonuję jakieś zadanie dla Pana Jezusa? Und wir wollen versuchen in diesem Kapitel 5 fünf Gründe zu finden. I chcemy spróbować w tym piątym rozdziale znaleźć 5 powodów. In den ersten 10 Versen haben wir 2 gefunden. W tych pierwszych 10 wierszach, które przeczytaliśmy, mamy 2 z tych powodów. Das erste ist, wir wollen jetzt für den Herrn Jesus arbeiten, weil wir die Sicherheit der zukünftigen Herrlichkeit haben. Pierwszy, dlatego chcemy pracować dla Pana Jezusa, ponieważ mamy pewność tej naszej przyszłości. Wir bekommen bald einen Bau von Gott. Nie wkrótce już otrzymamy otrzymamy budowlę od Boga. Das wird uns gleich beschäftigen. I za chwilę się tym będziemy zajmować. Und das motiviert jetzt für den Herrn zu arbeiten. I to jest naszą motywacją, by już teraz pracować dla Pana. Ich mache es einfach für die jungen Leute. I dla młodszych wśród nas powiem to bardzo prosto. Vielleicht wünschst du dir ein wunderbares Auto. Może ktoś z was chciałby mieć jakiś fajny samochód. Und jetzt hast du ein altes Auto. A teraz na przykład masz stary samochód. Aber ich verspreche dir, du bekommst bald ein sehr gutes Auto. Ale ja ci obiecuję teraz, że wkrótce otrzymasz jakiś super samochód. Dann kannst du jetzt mit dem alten Auto einfach rein. To można powiedzieć, w tym momencie, jak otrzymujesz taką obietnicę, to twój stary samochód przestaje cię zajmować, jakby nie wkładasz już w niego żadnej pracy, nic. Warum? Dlaczego? Wir bekommen ja ein neues. Bo wiesz, że za chwilę będziesz miał nowy samochód. So sagt Paulus hier, wir haben eine Hütte, ein Zelt, ein Haus, was verfällt. I tak właśnie tutaj Paweł mówi, mamy taki namiot, który wkrótce się rozpadnie. Teraz, tutaj. Aber wir setzen es ein für den Herrn Jesus, weil wir bald einen Bau von Gott bekommen. Ale my się tym nie przejmujemy, bo wiemy, że za chwilę będziemy mieli tą nową budowlę. Zweiter Grund ist, drugim powodem jest, der Richterstuhl des Herrn Jesus, Vers 10. 10. wiersz. My mamy napisane tutaj sąd Chrystusowy, powinno być stolica albo krzesło sędziowskie Chrystusowe. Es wird einmal alles im Licht Gottes offenbar und das motiviert hier für den Herrn Jesus zu leben. To oznacza, że kiedyś przed Bogiem wszystko będzie objawione i to nas motywuje, by tutaj już natychmiast żyć dla Pana Jezusa. Dann haben wir den dritten Grund, ich sage schon einmal. I trzeci powód, już teraz to powiem. Vers 11, der Schrecken des Herrn. 11. wiersz, bojaźń Pańska. Wir kennen den Herrn Jesus auch, dass er Richter sein wird. Znamy i wiemy, że Pan Jezus będzie kiedyś tym sędzią. Und das motiviert uns, die Leute zu überreden. I to nas motywuje, by ludzi przekonywać. Aber nicht nur der Schrecken des Herrn, sondern auch Vers 14, die Liebe des Christus. Vierter Punkt. Ale nie tylko ta bojaźń, ale też 14. wiersz, miłość Chrystusowa. Und als letztes werden wir dann heute sehen in Vers 18. I jako ostatni z tych motywów w 18. wierszu będziemy oglądać. Was ist das für eine Aufgabe, die wir machen? Jakie jest zadanie, które wykonujemy? Es ist ein Dienst der Versöhnung. Jest to służba pojednania. Christliche Botschaft ist Versöhnung. Tym chrystusowym poselstwem jest pojednanie. Wenn alle Christen echte Christen wären, dann gäbe es Frieden. Gdyby wszyscy chrześcijanie byli tymi prawdziwymi chrześcijanami, to byłby pokój wtedy. Aber nicht nur Frieden untereinander, das ist nicht so, also ist auch gut. Ale nie chodzi tutaj tylko o ten pokój między sobą, to też jest dobre, sondern Frieden mit Gott. Ale chodzi o ten pokój z Bogiem. Das sind die fünf Punkte, die wir heute ein wenig anschauen wollen. To jest tych 5 punktów, które dzisiaj chcemy trochę się nim przyjrzeć. Und das Kapitel beginnt, ich weiß nicht, ob es auch bei euch die ersten Worte sind, wir wissen. I ten rozdział rozpoczyna się słowami wiemy bowiem.
Ich möchte euch wünschen, dass ihr euch das dick unterstreicht. Życzę wam tego, abyście sobie to słowo wiemy grubą linią podkreślili. Der Christ weiß etwas. Bo chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin wie coś. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, in den Briefen, wo steht, wir wissen. Jest wiele miejsc w Nowym Testamencie, w których jest napisane, my wiemy. Das bedeutet nicht ein Christ, der schon lange auf dem Weg ist, weiß das, oder ein treuer Christ, oder, sondern alle Gläubigen wissen das. To nie oznacza, że chrześcijanin, który już długie lata chodzi z Panem, chrześcijanin na przykład, który jest bardzo wierny, wie. Nie, wszyscy prawdziwi chrześcijanie wiedzą. Vielleicht für die Schüler eine Hausaufgabe. Może dla uczniów tutaj, którzy są wśród nas, ci, którzy są jeszcze uczniami, zadanie domowe. Such einmal im Neuen Testament die Verse, wo steht wir wissen. Poszukajcie w domu miejsc z Nowego Testamentu, gdzie jest napisane wiemy. Also ich meine, es gibt bestimmt 4-5 Stellen. Ja to kiedyś liczyłem i tych miejsc powinniśmy znaleźć około przynajmniej 4-5. Denn das ist das Wichtigste, wenn wir Gottes Wort hören, dass wir zu Hause nacharbeiten. Bo to też jest ważne, jeśli słyszymy Słowo Boże, abyśmy to w domu jeszcze raz, można powiedzieć, przetrawili. Das ist das Wichtigste, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Tak jak w szkole, najważniejsze jest powtarzanie, powtarzanie i powtarzanie. Was wissen wir denn? Co wiemy? Unser irdisches Haus verfällt. Że ten nasz ziemski namiot, on obumrze, czy rozpadnie się. Wenn wir uns jetzt heute fragen würden, könnte jeder sagen, ja, ich habe auch schon Rückenschmerzen, ich habe dies Problem, ich habe das Problem. Gdybyśmy tak się tutaj popytali między sobą, to z pewnością nie jeden by powiedział, no ja mam takie problemy zdrowotne, ten ma inne, kogoś boli jeszcze coś innego. Aber Paulus meint hier nicht unbedingt Krankheit oder Altersschwierigkeiten. Ale Paweł nie ma tutaj na myśli naszych chorób czy tych problemów w wieku starczym. Er möchte gerne uns motivieren, mehr den Blick in die Zukunft zu haben. On chce nas tutaj zmotywować, aby nasze spojrzenie zwróciło się na ku przyszłości. Und er bildet jetzt. Ich möchte 4 Gegensätze oder 5 Gegensätze zeigen. I teraz chciałbym pokazać 5 przeciwstawieństw. Hütte oder Zelt auf der Erde. Z jednej strony namiot tutaj na ziemi. Bald ein Bau von Gott. A wkrótce będzie ta budowla od Boga. Welcher Gegensatz? Jakie przeciwieństwo tu jest? Hütte ist ein Wind und ist vorbei. Jeśli chodzi o namiot, to mocniejszy wiatr i zrywa go. Und dann ein Bau von Gott. A z drugiej strony mamy tą budowlę, którą zbudował Bóg. Die Hütte ist materiell. Ten namiot to jest coś materialnego. Aber der Bau von Gott ist geistig. Ale ta budowla od Boga to coś duchowego. Die Hütte ist zeitlich. Ten namiot jest czasowy, czyli jest ograniczony czasem. Der Bau von Gott ist ewig. Ale ta budowla od Boga jest wieczna. Die Hütte ist irdisch. Ten namiot to jest coś, co tutaj jest na ziemi, coś ziemskiego. Der Bau von Gott ist himmlisch. A ta budowla od Boga jest niebiańska. Die Hütte ist sterblich. Ten namiot jest rozpadający się. Der Bau von Gott ist unsterblich. A ta budowla od Boga jest wiecznie egzystująca. Weißt du das? Czy wiesz to? Und jetzt? A teraz? Ist das Motivation? Czy jest to dla nas motywacją? Wir wissen das. Es ist nicht mal schauen ob. To nie jest, my jesteśmy tego pewni, że to nie jest tak, no zobaczymy, może to tak faktycznie będzie, jak tu mówimy. Und das bedeutet für uns, los geht's. A to dla nas oznacza to wezwanie do pracy.
Und Paulus zeigt in Vers 1 den Weg des Sterbens. I w pierwszym wierszu Paweł nam pokazuje tą drogę, w której człowiek obumiera. Und in Vers 2 die Möglichkeit, dass wir entrückt werden. I w drugim wierszu pokazuje nam tą możliwość, że my możemy być pochwyceni. Beide Möglichkeiten sind für einen Gläubigen da. I te dwie możliwości są przed każdym wierzącym. Ich habe jetzt von einem Freund, dem Bruder, der ist von heute auf morgen gestorben. 55 Jahre alt. Brat jednego z moich przyjaciół niedawno, mając 55 lat, zmarł. Vers 1. To jest pierwszy wiersz właśnie. Aber wir warten nicht auf den Tod. Ale my, którzy żyjemy, my nie czekamy na śmierć. Sondern auf Vers 2, Entrückung. A my czekamy na wiersz drugi, czyli na pochwycenie. Wir kommen gleich noch einmal darauf zurück. I jeszcze o tym, do tego wrócimy. Ich möchte jetzt etwas sagen zu Vers 3. I chciałbym jeszcze teraz coś powiedzieć do wiersza trzeciego. Ich hoffe, eure Übersetzung ist gleich wie unsere. Mam nadzieję, że nasze tłumaczenia, w sensie polskie i niemieckie, tego trzeciego wiersza jest takie samo. Sofern wir allerdings, wenn wir auch bekleidet sind, nicht für nackt befunden werden. Okay. Was bedeutet Vers 3? Cóż oznacza trzeci wiersz? Es ist jetzt ein wichtiger Vers und auch für heute Nachmittag. Jest to bardzo ważny wiersz na dziś, na nasz dzisiejszy wieczór. Die Frage ist, ob alle heute hier auch sagen können, ich weiß. Pytanie brzmi, czy dzisiaj wszyscy tutaj zgromadzeni mogą powiedzieć, tak, ja wiem. Oder ob noch jemand hier ist, der das nicht weiß. A może jest tu jeszcze ktoś, kto tego nie wie. Weil Paulus sagt jetzt hier, hoffentlich ist in Korinth nicht eine Person, die noch nackt ist. Bo Paweł mówi w tym trzecim wierszu, mam nadzieję, że w Koryncie nie ma osoby takiej, która jeszcze jest naga, w cudzysłowie mówiąc. Und ich sehe, heute ist niemand nackt hier. Ja to, jeśli chodzi o ten cudzysłów, to wszyscy tutaj jesteśmy ubrani. Aber es bedeutet eben mehr als Kleidung anzuhaben. Ale to ten wiersz oznacza więcej niż mieć tylko na sobie ubranie. Ich bin auf dem Weg hierhin mit dem Flugzeug geflogen. Ja tutaj, gdy do was przybyłem, tą podróż odbyłem samolotem. Und ich muss durch ein Gerät, was mich scannt. I na lotnisku przechodziłem przez urządzenie, które mnie skanuje, przez bramkę. Ich bin nicht ohne Kleidung da durchgegangen. Nie przeszedłem przez to urządzenie jako nagi, nie musiałem się rozbierać. Aber es ist so ein Gerät, was wie eine nackt aussehen lässt, weil man alles sehen kann. Ale właśnie przechodząc przez to urządzenie po drugiej stronie monitora, można powiedzieć, że jesteśmy jako nadzy. Und das ist das Bild. I to jest właśnie ten obraz. Wenn einer hier ist, der noch nicht an den Herrn Jesus geglaubt hat als seinen Herrn und Heiland. Jeśli tu jest jeszcze ktoś pośród nas, kto nie uwierzył w Pana Jezusa jako w swojego Zbawiciela, dann hat er vielleicht ein Kleid der Religion an. To ten ktoś może co prawda mieć na sobie to ten ubiór religii, aber wenn er im Himmel einmal ankommt, ale gdy on stanie kiedyś w niebie, ist das Kleid der Religion wie nackt. To wtedy to ten ubiór religijności nic nie da, on będzie jako nagi wtedy. Das Prinzip der Religion ist so alt wie das Paradies. Ta zasada religijności jest tak samo stara jak raj. Adam und Eva haben gesündigt. Adam i Ewa zgrzeszyli. Und sie haben sich Blätter genommen. I oni okryli się liśćmi. Aber Blätter sind trotzdem von Gott weggelaufen. Ale te liście przed Bogiem nic im nie dały. Warum? Dlaczego? Weil das Blatt der Religion sie trotzdem wie nackt befunden hat. Bo mimo tego liścia, to można powiedzieć, mimo tych liści religijności, oni przed Bogiem i tak byli jako nadzy. Möchte niemand hier sein?
Oby nikogo tutaj nie było, der vielleicht getauft ist, kto może jest ochrzczony, der vielleicht ein Glaubensbekenntnis hat, kto może wyznał swoją wiarę, aber es geht um das Verhältnis zum Herrn Jesus. Ale tutaj chodzi konkretnie o nasz stosunek do Pana Jezusa. Mit meinen Sünden zum Kreuz gehen. Ze swoim ja, z moimi grzechami iść przed krzyż. Und bekennen, ich habe gesündigt, ich brauche den Herrn Jesus als meinen Herrn und Heiland. I wyznać, ja zgrzeszyłem, ja potrzebuję Pana Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Wenn das heute passiert, jeśli to się dzisiaj zdarzy, dann gilt für dich auch Vers 1 und 2. To wtedy dla ciebie obowiązującym jest również wiersz pierwszy i drugi. Hoffentlich ist niemand nackt. Mamy nadzieję, że nikt nie jest tutaj nagi. Das ist der Wunsch von Paulus. To jest właśnie to życzenie Pawła. Wir werden gleich noch sehen in Vers 10, was das bedeutet in Bezug auf den Richterstuhl. I jeszcze będziemy się tym zajmować, co to oznacza, jeśli chodzi o wiersz 10 i tą stolicę, czy krzesło sędziowskie Chrystusowe. Nun kommt er in Vers 4 auf das Thema zurück. I w czwartym wierszu wraca do tematu. Ich vielleicht noch kurz, Paulus verkündet immer zwischendurch auch das Evangelium. I jeszcze jedna wzmianka, że Paweł między tymi wierszami cały czas głosi Ewangelię. Einschaltung von Vers 3 zeigt etwas auch für unsere Praxis. To wtrącenie, jeśli chodzi o wiersz trzeci, pokazuje też coś dla naszej praktyki. Dass wir das Evangelium nicht vernachlässigen. Abyśmy nie zaniedbywali Ewangelii. Er spricht jetzt in Vers 4, dass wir in der Hütte seufzen. On teraz mówi, że będąc w tym namiocie wzdychamy. Aber jetzt ist die Frage, warum seufzen wir? Pytanie powstaje, dlaczego my wzdychamy? Weil wir so alt geworden sind und Schmerzen haben? Dlatego, że się tak zestarzeliśmy i różne dolegliwości mamy? Nein. Nie. Paulus seufzt, weil er einen Wunsch hat. Paweł wzdycha, ponieważ ma pewne życzenie. Weil wir nicht entkleidet. Dlatego, że nie jesteśmy zewleczeni. Das bedeutet sterben wollen. To znaczy, że chcemy umrzeć. Sondern entrückt werden wollen. Lecz my chcemy być pochwyceni. Überkleidet werden. Czyli przyobleczeni. Damit endlich das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Aby właśnie to, co jest śmiertelne, zostało wchłonięte przez to, co żywe. Der Wunsch von Paulus war, in den Himmel zu gehen. Życzeniem Pawła było iść do nieba. Was ist dein Wunsch? Jakie jest twoje życzenie? Das ist die Frage. To jest właśnie to pytanie. Paulus sagt nicht, oh, ich habe so Schmerzen, ich muss in den Himmel. Paweł nie mówi tutaj, o, ponieważ takie mam dolegliwości na moim ciele, to już chcę iść do nieba, żeby się tego pozbyć. Das ist manchmal auch bei uns der Fall. Czasami nie, tak to też jest wśród nas. Das ist menschlich. To jest też ludzkie. Aber es gibt etwas höheres. Ale jest wyższe stanowisko. Bei Christus sein. Być u Chrystusa. Das war das Ziel von Paulus. To było właśnie celem Pawła. In Vers 5 sagt er dann, dass Gott uns dafür zubereitet hat. Piąty wiersz mówi nam, że Bóg nas właśnie do tego przysposobił. Das ist eine wunderbare Sache. Gott hat dich persönlich dazu bereitet. To jest cudowna rzecz. Bóg ciebie osobiście do tego przysposobił. Vielleicht fragst du, woher soll ich das wissen? Może postawisz pytanie, skąd mam o tym wiedzieć? Gott hat einen Beweis gegeben. Bóg dał dowód na to. Nämlich den Heiligen Geist. Mianowicie Duch Święty. Eine göttliche Person als Pfand für den Bau von Gott. Jest to Boża osoba jako ten zastaw dla tej budowy Bożej. Unterpfand oder Anzahlung. Ja, okay. Also eine göttliche Person haben wir schon für die Sicherheit, das Ziel zu erreichen. A więc
Tą Bożą osobę mamy już w sobie, jako ten zastaw, który Bóg nam dał, jako to zapewnienie, że osiągniemy cel. Haben wir dankbar heute zu Gott gesagt, ich habe den Heiligen Geist? Czy dziękowaliśmy za to Bogu, że mamy Ducha Świętego dzisiaj? Eine göttliche Person wohnt in mir und in dir. Boża osoba mieszka w tobie i we mnie. Und der Römerbrief sagt in Kapitel 8 Vers 11, iż List do Rzymian, 8 rozdział 11 wiersz mówi nam, wenn der Geist Jesu in euch wohnt, jeśli w was mieszka Duch Jezusowy, so wird er euch die eure sterblichen Leiber verwandeln und wir werden die Herrlichkeit erreichen. Wtedy nasze te ciała będą przemienione i osiągniemy ten wieczny stan. In Vers 6 bis Vers 8 oder 9 haben wir jetzt vier Ergebnisse aus dem ersten Teil. W wierszach od 6 do 9 mamy cztery rezultaty tego, co się do tej pory zajmowaliśmy. Erstens, wir sind alle Zeit guten Mutes. Po pierwsze, jesteśmy dobrej myśli zawsze. Stimmt das? Czy to się zgadza? Pełni ufności u nas. Jeden Tag guten Mutes. Czy codziennie jesteśmy dobrej myśli? To jest eine große Frage, oder? To możemy sobie postawić i to jest to pytanie, i to jest wielkie pytanie, poważne pytanie. Das meint nicht, dass wir jeden Tag hüpfen. To nie oznacza, że my codziennie mamy podskakiwać z radości. Paulus war auch im Gefängnis und das war nicht einfach. Paweł też był nieraz w więzieniu i nie było to dla niego proste. Es ist auch nicht gemeint, dass wir Schmerzen haben und trotzdem uns freuen. To też nie oznacza, że mamy różne dolegliwości, a mimo to jesteśmy bardzo się cieszymy. Aber gemeint ist, ale tu chodzi o, wer bald einen Bau von Gott hat, jeśli ktoś wkrótce będzie miał czy otrzyma tą budowlę od Boga, der muss von der Grundausrichtung guten Mutes sein. To ktoś taki, co do zasady, musi być dobrej myśli czy mieć tą niezachwianą ufność. Ich versuche das mit einem einfachen Beispiel klar zu machen. Postaram się to pokazać na prostym przykładzie. Wer bald vielleicht heiratet, jeśli ktoś wkrótce będzie wstępował w związek małżeński, dann ist die Verlobungszeit auch nicht jeden Tag nur Freude. To wtedy ten czas narzeczeństwa nie oznacza każdego dnia radości. Aber die Grundausrüstung ist, ich heirate bald, das macht mich froh. Ale nasze główne nastawienie jest takie, my się wkrótce pobierzemy i to sprawia, że mimo wszystkich różnych problemów ja się cieszę. Und so ist es beim Gläubigen auch. I dokładnie tak jest też z wierzącym. Wir sind auf dem Weg zum Himmel. My jesteśmy na tej drodze do nieba. Das zweite ist, was Paulus in Vers 7 sagt. Druga rzecz, którą Paweł mówi w 7 wierszu. Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. My pielgrzymujemy przez wiarę, czy w wierze, a nie w oglądaniu, czy przez oglądanie. Sehen können wir noch nichts. Bo widzieć jeszcze nic nie możemy. Ich habe noch nicht den Himmel gesehen. Nieba ja jeszcze nie widziałem i nikt z nas nie widział. Noch niemand hat den Jesus gesehen. Jeszcze nikt z nas nie widział Pana Jezusa. Aber das Kennzeichnende für einen Gläubigen ist eben Glauben und nicht Schauen. Ale tym, co charakteryzuje człowieka wierzącego, jest właśnie wiara, a nie to, że powiemy, jak nie zobaczę, to nie będę wierzył. Zu Thomas sagt der Jesus, glückselig, wer geglaubt hat und nicht geschaut. Do Tomasza Pan Jezus powiedział, błogosławiony ten, który nie widział, a uwierzył. In Vers 8 haben wir dann den dritten Grund. W 8 wierszu mamy trzeci powód. Wir möchten lieber ausheimisch von dem Leib und einheimisch bei dem Herrn sein. Wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i być już u Pana. Das ist klar, oder? To jest jasne chyba, czyż nie?
Wer von euch möchte noch einen Tag hier bleiben länger? Kto z was chciałby, jeśli mógłby już teraz, chciałby zostać jeszcze jeden dzień, zostać tutaj na tej ziemi? Das ist doch dumm, oder? To byłoby głupie. Ich bleibe noch mal bei dem Vergleich mit dem Auto eben. Jeszcze raz wrócę do tego porównania z samochodem. Wir möchten lieber mit dem neuen Auto fahren als mit dem alten Auto. Przecież każdy wolałby natychmiast zacząć jeździć nowym samochodem niż jeszcze chwilę tym starym. Da ist es klar. Und im Glauben? Jeśli chodzi o ten przykład, chyba dla każdego jest to jasne. A jeśli chodzi o wiarę? Aber jetzt kommt noch ein sehr großer Unterschied. Ale teraz mamy wielką różnicę. Wenn wir lesen lieber ausheimisch von dem Leib, jeśli czytamy, że wolelibyśmy już być poza ciałem, was ist denn die Logik bei der Folge? Jaka jest logika w następstwie? Einheimisch in dem neuen Leib? Być zamieszkałym w tym nowym ciele. Steht das hier? Czy tak jest tutaj napisane? Nein. Nie. Einheimisch bei dem Herrn. Mieszkać nie w nowym ciele, tylko mieszkać u Pana. Warum ist das so ein großer Unterschied? Dlaczego to jest tak wielka różnica? Wir beschäftigen uns nicht mit dem neuen Körper. Bo my nigdy nie zajmujemy się naszym nowym ciałem, które kiedyś będziemy mieć. Wir können nämlich dann durch Türen gehen. Oczywiście, wtedy, mając nowe ciało, będziemy mogli bez przeszkód przechodzić przez zamknięte drzwi. Wie wird das sein? I z pewnością niejednego to może kiedyś zajmowało, jakie to będzie wspaniałe. Wir sind nicht mehr müde. Nigdy nie będziemy zmęczeni. Wir müssen nicht mehr schlafen. Nie będziemy musieli spać. Wir könnten viele Sachen sagen. I moglibyśmy tutaj mnóstwo rzeczy wymieniać, co będziemy mogli dzięki nowemu ciału. Aber es ist alles unwichtig. Ale to wszystko jest nieważne. Der neue Körper ist nur die Voraussetzung, bei dem Herrn zu sein. To nowe ciało jest tym, jak gdyby, warunkiem, że byśmy mogli być u Pana. Das ist das Wichtige. I to jest właśnie najważniejsze. Paulus sagt nicht, ich möchte gerne den neuen Körper haben, damit ich mal weiß, wie wird das sein. Paweł nigdy nie mówił, chciałbym mieć to nowe ciało, aby już wiedzieć, jak to będzie być właśnie w tym nowym ciele. Jetzt bin ich noch einmal bei den jungen Leuten mit dem Auto. Jeszcze raz wróćmy do tego przykładu z samochodem. Das neue Auto ist die Voraussetzung, zu deiner Frau zu fahren. Nowy samochód jest tym narzędziem, który pozwoli mi pojechać do mojej przyszłej żony. Damit wird das Auto unwichtig, aber die Verbindung zur Frau wichtig. I w tym momencie samochód jest nieważny. Ważne jest moja relacja, moja społeczność z moją żoną. Ich hoffe es zumindest. Mam nadzieję, że tak u wszystkich jest przynajmniej. Aber geistlich auf jeden Fall. Ale jeśli chodzi o duchowe sprawy, to właśnie tak to się ma. Wir wollen bei dem Herrn Jesus sein. My chcemy być już u Pana. Das ist normal für einen Gläubigen. To jest rzecz absolutnie normalna u każdego wierzącego. Und jetzt sagt Paulus in Vers 9 vierten Grund. I teraz w 9 wierszu Paweł mówi czwarty powód. Deshalb warten wir faul auf den Herrn Jesus. Dlatego tak leniwie w pełni takiego rozluźnienia czekamy na Pana Jezusa. Es ist ja alles sicher. Bo wszystko jest pewne. Also, a więc? Nein, deshalb beeifern wir uns. Nie, dokładamy starań. Es wird oft den Gläubigen der Vorwurf gemacht. Bardzo często wierzącym jest czyniony zarzut, dass die Sicherheit des Heils, że ta pewność zbawienia uns lethargisch macht, faul. Nie. Powoduje, że popadamy jak gdyby w taki letarg. Das ist sehr traurig. I niestety, ale jest to bardzo smutne. Denn die Menschen beobachten den Christen nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Bo właśnie to tak jest, że ludzie nas, chrześcijan, obserwują nie w teorii, tylko w naszej praktyce. Und hier steht genau das Gegenteil. A tu jest napisane przeciwieństwo tego, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. Wir beeifern uns. My dokładamy wszelkich starań. Das Wort im Grundtext
beeifern. To słowo tutaj w oryginalnym języku, jeśli chodzi o to, dokładamy starań, kommt nur dreimal vor. W Biblii jest użyte tylko trzykrotnie. Und wir haben in Römer 15 Vers 20 eine Anmerkung. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas auch habt. Mich aber so beeifere. Römer 15 Vers 20. Da ist das gleiche Wort. Aber da steht in der Anmerkung, mich aber beeifere, das Evangelium zu predigen. U nas jest przy tym, a przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię, a w niemieckim jest napisane. Aber ist nicht so wichtig, ich möchte auf die Anmerkung gehen, meine Ehre da reinsetzen. Das ist gemeint. Eifer ist mein Leben da reinsetzen. Tu jest, można by to powiedzieć, czy przetłumaczyć. Ja dokładam wszelkich starań, by głosić Ewangelię, albo w niemieckim języku, w tym dopisku jest napisane, wkładam moją wszelką chwałę, czy tak jak u nas moją chlubę urzeczywistniam w głoszeniu Ewangelii, dokładam wszelkich starań, by głosić tą Ewangelię w tym sensie. W każdym razie w oryginalnym języku, w hebrajskim, jest tutaj użyte dokładnie to samo słowo, które mamy w tym naszym urywku w 9 wierszu na początku. Es ist für den Gläubigen eine Ehre. To jest taką czcią dla wierzącego. Wir haben vor einigen Tagen Olympia gehabt. Winterspiele. To jest taką chlubą i czcią dla wierzącego głosić Ewangelię. Tak jak kilka tygodni temu były Igrzyska Olimpijskie. Und es ist immer ein Geheimnis bei jeder Mannschaft. I zawsze jest to tajemnicą każdej drużyny. Wer trägt die Fahne in das Stadion? Kto, jeśli jest początek tych igrzysk, kto będzie niósł danego kraju tą flagę olimpijską? Czy ich weiß nicht, wer die polnische Flagge in das Stadion getragen hat. Nie wiem, ich weiß auch nicht die deutsche. Nie wiem, kto w Polsce, który z zawodników wnosił tą flagę na stadion na rozpoczęcie igrzysk. Aber jetzt kommt die Anwendung. Ale teraz jest właśnie to zastosowanie tego. Wir dürfen die christliche Flagge tragen. My, każdy z nas może nieść tą właśnie chrześcijańską flagę i być na tym czele, doznać tej czci. Und das ist eine Ehre für uns. I to jest właśnie tą wielką chlubą i czcią dla nas, że możemy tą flagę nieść. Und wir beeifern uns deswegen. I z tego też względu, że my dokładamy wszelkich starań, że jesteśmy tak docenieni. Und er sagt dann, egal ob wir einheimisch sind oder ausheimisch, das meint, ob wir beim Kommen des Herrn leben oder schon gestorben sind, das ist nicht wichtig. I dlatego on teraz dalej tutaj mówi, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, to oznacza, że gdy przyjdzie Pan Jezus, jest to obojętne, czy my będziemy jeszcze wtedy żyli, czy będziemy jako umarli. Wir beeifern uns, dem Herrn Jesus wohlgefällig zu sein. To my, nie wiedząc o tym, czy Pan przyjdzie za czasów naszego życia, czy już po naszej śmierci, ale my dokładamy wszelkich starań, by służyć Panu Jezusowi. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt der Motivation. I teraz przejdziemy do drugiego punktu naszej motywacji. Wir wollen uns jetzt ein bisschen mit dem Richterstuhl noch beschäftigen. Chwilę jeszcze zajmijmy się tym krzesłem sędziowskim Chrystusowym zająć. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Zuerst einmal ist ganz wichtig, hier steht, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Po pierwsze, bardzo ważne są tutaj słowa, my wszyscy musimy stanąć przed stolicą Chrystusową. Das bedeutet alle Menschen. To oznacza wszyscy ludzie, bez wyjątku. Der Richterstuhl wird in Römer 14 auch der Richterstuhl Gottes genannt. Römer 14, Vers 10. Rzymian 14, 10. Ta stolica Chrystusowa jest też nazywana jako krzesło sędziowskie Chrystusowe. Czy Boże. W Rzymian jest jako Boże. Aber
Auf dem Richterstuhl sitzt der Herr Jesus. Ale na tym krześle sędziowskim siedzi Pan Jezus. Ich weiß nicht, wo ihr das nächste Gericht hier in Polen habt. Nie wiem, gdzie tutaj najbliżej Grabowa jest jakiś oddział sądu. Das Gericht ist ein Gericht des Staates. Bo te sądy, które my mamy, są to sądy państwowe. Und Gott ist die höchste Instanz. A Bóg jest najwyższą instancją. Aber auf dem Richterstuhl sitzt nicht der Staat. Ale na tym krześle sędziowskim nie siedzi jako takie państwo, sondern ein Richter, ale siedzi sędzia, ein Mensch, człowiek. Und auf dem Richterstuhl Gottes, a na tym krześle sędziowskim Bożym, sitzt auch ein Mensch, też siedzi, czy będzie siedział człowiek, der Jesus, Pan Jezus. Und genauso wie bei einem Gericht hier in der nächsten Stadt. I dokładnie tak samo jak w tych naszych sądach powszechnych, verschiedene Sitzungen da sind, są, mają miejsce poszczególne posiedzenia czy posiedzenia, so gibt es auch bei dem Richterstuhl Gottes verschiedene Sitzungen. To dokładnie tak samo przed tym sądem Bożym też będą poszczególne posiedzenia. Ich fange einmal an mit dem Richterstuhl von hinten in Anführungszeichen. Mówiąc w cudzysłowie, zacznę od tyłu, od tego ostatniego posiedzenia, gdyby, przed tą stolicą. Offenbarung 20 sagt. Objawienie 20 mówi. Vers 11. 11 wiersz. Der große weiße Thron. Ne? I widziałem wielki biały tron. Und dann sah die Toten, Vers 12. 12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. Hier erscheinen alle Menschen, die ungläubig sind, vor Gott, vor dem Herrn Jesus. Tutaj, w tym miejscu, stoją wszyscy ludzie przed Bogiem, przed Panem Jezusem, wszyscy ci, którzy są, czy byli niewierzący. Der Tod des Menschen ist nicht das Letzte. Śmierć człowieka tutaj na ziemi to nie jest ostatnia, to nie jest ostatnia rzecz, to nie jest koniec. Sondern alle Menschen werden auferstehen, ale wszyscy ludzie kiedyś będą z martwych wzbudzeni. Und Gott wird ein Buch öffnen. Der Jesus wird ein Buch öffnen. I Pan Jezus kiedyś otworzy pewną księgę. Und er wird prüfen, ob du den Herrn Jesus im Glauben angenommen hast. I on wtedy będzie sprawdzał, czy ty Pana Jezusa przyjąłeś albo przyjąłaś w wierze do swojego serca. Wir haben heute 10. März 2018. Dzisiaj mamy 10 marca 2018. Und er sagt dann zu dir, du hast in Grabow gesessen. I wtedy Pan powie do ciebie, tego dnia siedziałeś na salce w Grabowie. Albo siedziałeś na salce w Grabowie. Du hast das Evangelium gehört. Słyszałeś lub słyszałaś Ewangelię tego dnia. Aber du hast nein gesagt. Ale powiedziałeś albo powiedziałaś nie na, te, na tą Ewangelię. Du musst in die Hölle. I musisz iść do piekła. Das ist sehr ernst. To jest bardzo poważna sprawa. Warum? Dlaczego? Weil ewig wirst du immer sagen 10. März 2018 Grabow. Bo po całą wieczność potem będziesz powtarzać 10 marca 2018 Grabów byłam, czy byłem w salce. Ich hatte die Chance. I miałem, czy miałam tą szansę. Aber ich habe freiwillig nein gesagt. Ale z własnej woli powiedziałem, czy powiedziałam nie. In der Hölle gibt es nur Freiwillige. W piekle będą tylko ci, którzy z własnej woli się tam znaleźli. Und im Himmel. I w niebie też. Die Entscheidung ist 10. März 2018. Tym momentem decyzyjnym jest tutaj dla nas na przykład 10 marzec 2018 roku. Es gibt einen Vers in der Bibel, der sagt: Heute, wenn du seine Stimme hörst. Jest taki wiersz w Biblii, który mówi: Dziś, jeśli jego głos usłyszysz. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend noch in mein Bett komme. Ja nie jestem tego pewien, czy ja dzisiaj wieczorem będę się mógł położyć do łóżka. Ich weiß nicht, wie lange mein Herz noch schlägt. Nie wiem, ile jeszcze będzie biło moje serce. Wir wollen nicht Angst machen,
My nie chcemy tutaj nikogo straszyć. Aber wer hat in der Bibel am meisten von der Hölle gesprochen? Ale kto mówił w Biblii najwięcej o piekle? Der Herr Jesus. Pan Jezus. Das bedeutet nicht, wie gesagt, wir wollen nicht Angst machen, wir werden heute gleich noch zur Liebe des Christus kommen. I tak jak już to powiedziałem, nie chcemy tutaj nikogo straszyć, bo wkrótce będziemy też mówić o miłości Chrystusowej. Das ist wahr. To jest też prawda. Aber die Hölle ist eine Realität. Ale piekło to nie jest coś wymyślonego, to jest coś realnego. Genauso wie der Tod Realität in unserem Leben ist. Dokładnie tak samo jak śmierć w życiu każdego człowieka. In Offenbarung 20 das Gericht für die Toten. W Objawieniu 20 rozdział czytaliśmy o tym sądzie umarłych. Aber müssen die Gläubigen auch zum Richterstuhl? Ale czy wierzący też muszą stanąć przed tym krzesłem sędziowskim? Ich dachte, wir haben kein Gericht mehr zu fürchten. Bo ja zawsze myślałem, że my się nie musimy już obawiać sądu. Deswegen wollen wir zuerst überlegen, wie wir erscheinen werden, in welchem Körper. Dlatego zastanówmy się najpierw, w jakim ciele my tam staniemy przed tym krzesłem sędziowskim. Wir kommen in den Himmel und haben schon den neuen Leib. Gdy my będziemy w niebie, to będziemy już mieli nowe ciało. Ein großer Unterschied zu den Toten. Jest to wielka różnica od tych umarłych, o których czytaliśmy w objawieniu. Wir haben den Bau von Gott. Bo my mamy tą budowlę od Boga. Aber warum gibt es für uns den Richterstuhl? Ale w takim razie, dlaczego dla nas jest to krzesło sędziowskie? Der Richterstuhl macht uns nicht passend für den Himmel. To krzesło sędziowskie nie powoduje, że my stajemy się odpowiedni dla nieba. Das haben wir schon durch den Bau von Gott. To, że jesteśmy odpowiedni, mamy już dzięki temu, że mamy tą budowlę od Boga. Aber der Richterstuhl macht uns fähig, den Himmel zu genießen. Ale to krzesło sędziowskie sprawia, że my jesteśmy zdolni rozkoszować się niebem. Warum? Dlaczego? Weil wir dann in völliger Harmonie mit Gott sind. Ponieważ po tym będziemy w tej pełnej harmonii z Bogiem. Ich glaube, jeder von uns, myślę, że każdy z nas hat in seinem Leben Fragen. Ma w swoim życiu przeróżne pytania. Ich erzähle eine Frage von mir. Opowiem wam o pewnym pytaniu, które ja mam. Ich habe zwei Geschwister, die gehörlos sind. Mam dwójkę rodzeństwa, którzy nie słyszą. Und ich frage mich schon, seit ich ein kleines Kind bin. I odkąd jestem małym dzieckiem i potrafiłem rozumieć, pytam się, was ist der Grund dafür, dass Gott das gegeben hat in unserer Familie? Jaki jest powód tego, że Bóg dał w naszej rodzinie właśnie to, że dwójka z moich rodzeństwa nie słyszy? Und dann komme ich in den Himmel. I gdy będę w niebie, und Gott sagt mir warum. Bóg powie mi, dlaczego tak się właśnie stało. Und dann sage ich Dankeschön. I wtedy moje słowa będą brzmiały: dziękuję Ci, Boże. Jetzt weiß ich warum. Teraz właśnie wiem, dlaczego to miało miejsce. Und erst dann kann ich den Himmel genießen. I dopiero wtedy ja będę mógł się w pełni rozkoszować niebem. Wenn zwischen mir und Gott noch etwas ist, dann ist es nicht der Himmel. Bo jeśli między mną a Bogiem jeszcze coś jest, jakaś niejasność, to jeszcze nie jest niebo. Und das macht den Richterstuhl so kostbar für uns. I dlatego to ta stolica, czy to krzesło sędziowskie jest tak kosztownym dla nas. Es ist ein feierlicher Moment. Jest to bardzo uroczysty moment. Es ist ein ernster Moment. Też jest to bardzo poważny moment. Weil es wird klar unsere Wege. Bo wtedy będą objawione, czy będą jasne dla nas nasze drogi. Es wird wahr, was haben wir für Werke getan. Będą objawione nasze czyny, które to, co uczyniliśmy. Es wird klar, was war das Motiv meines Dienstes. Będzie objawiony motyw mojej służby, mojego działania. Es wird offenbar, was habe ich gedacht. Będzie objawione mi, co ja w tym momencie myślałem.
Aber das Wunderbare ist völlige Harmonie mit Gott. Ale tym cudownym rezultatem tego jest ta pełna harmonia z Bogiem. Das ist der Himmel. To jest właśnie niebo. Es gibt null Diskrepanz zwischen Gott und mir. Nie będzie żadnych nieporozumień, nieścisłości pomiędzy mną a Bogiem. Das ist einfach großartig. To jest coś wspaniałego. Hast du vielleicht eine Krankheit? Czy może chorujesz w tej chwili? Bist du unverheiratet? Może nie masz męża czy żony? Bist du ohne Kinder? Może nie masz dzieci? Und wir könnten jetzt tausend Fragen noch anschließen. I moglibyśmy teraz tutaj wymieniać czy stawiać tysiące pytań. Arbeitslos. Bezrobocie. Und so weiter und so weiter. I tak dalej, i tak dalej. Aber dann kommt Gott. Ale potem będzie Bóg. Er nimmt dich in den Arm. Obrazowo mówiąc, obejmie cię. Und sagt, ich erkläre dir alles. I powie ci, słuchaj, teraz ci wszystko wyjaśnię. Ist das nicht groß? Czyż to nie jest wielkie? Möchtest du auch in den Himmel? Chcesz też iść do nieba? Alle Fragen geklärt? Wszystkie twoje nurtujące cię pytania będą wyjaśnione. Ich finde das großartig. Dla mnie jest to coś wspaniałego. Und das motiviert jetzt noch für den Herrn Jesus etwas zu tun. I to motywuje nas, by tu, teraz, na tej ziemi jeszcze coś czynić dla Pana Jezusa. Und es kommt noch etwas hinzu. I jeszcze do tego jedna rzecz. Wir bekommen Lohn. Otrzymamy nagrodę. Warum? Dlaczego? Wofür bekommen wir Lohn? Za co otrzymamy tą nagrodę? Ich möchte noch einmal Offenbarung aufschlagen. Jeszcze raz otwórzmy objawienie. 22. 22 rozdział. Vers 12. 22 rozdział, 12 wiersz. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Wir bekommen Lohn für das Wie unserer Gaben. Über die Art und Weise, wie wir gedient haben. Otrzymamy naszą nagrodę za to, w jaki sposób służyliśmy naszemu Panu. Wir bekommen nicht Lohn für unsere Intelligenz. Nie otrzymamy nagrody za naszą, na przykład, inteligencję. Nicht für unsere Kraft. Nie za to, że byliśmy silni. Oder was auch immer. Albo cokolwiek tutaj moglibyśmy wstawić. Denn woher kommt Intelligenz? Bo skąd pochodzi inteligencja? Woher kommt Kraft? Skąd pochodzi nasza siła? Wir könnten wieder weiterfahren. I znowu moglibyśmy tutaj zadać wiele szereg pytań. Ist eine Gabe von Gott. To wszystko jest darem od Boga. Aber es begibt Lohn, wie ich meine Kraft, wie ich meine Intelligenz, wie ich meine Gesundheit eingesetzt habe. Ale to pytanie jest, w jaki sposób ja moją siłę, moją inteligencję, moje zdrowie używałem w służbie dla Pana. Eine große Frage ist oft, wielkim pytaniem często jest, ob alle anderen sehen, was ich bekomme. Czy ci wszyscy inni, którzy będą w niebie, zobaczą to, co ja otrzymam? Oder was in meinem Leben nicht gut gewesen ist. Albo czy oni też będą widzieli, co było niewłaściwe w moim życiu? Ein Bruder hat dazu gesagt, jeden z braci powiedział na ten temat. Es ist sehr schade, jest szkodą, dass wir daran denken, was wird wohl der andere sehen. Że w ogóle stawiamy sobie takie pytanie, co będzie inny widział z tego, co mnie przypadnie. Aber nicht daran denken, Gott sieht alles. Ale nie myślimy o, a właśnie nie stawiamy sobie pytania, że Bóg widzi wszystko. Wir stehen vor Gott. Bo przecież stoimy przed Bogiem w każdym razie. Vor dem Jesus. Przed Panem Jezusem. Aber vielleicht können wir sagen, ale możemy powiedzieć, was gut oder was für Gott gewesen ist, to, co w naszym życiu było dla Boga czynione, was zur Ehre Gottes ist, to, co było ku chwale Bożej, wird sichtbar, to będzie widzialne dla wszystkich, aber was nicht für Gott gewesen ist, bleibt unter uns. Ale to, co nie było ku chwale Bożej w naszym życiu,
że to pozostanie tylko między mną a Bogiem. Es ist wie bei den Kindern. To jest właśnie tak jak wśród dzieci. Die Kinder wollen auch oft nicht, dass der Bruder oder die Schwester erfährt, was ist passiert im Zimmer, als der Vater geschimpft hat. Często tak jest wśród rodzeństwa, że jedno dziecko nie chce, by jego brat czy siostra wiedzieli, z jakiego powodu tata czy mama na niego krzyczała. Und so ist es auch im Richterstuhl. I mniej więcej tak to możemy też wytłumaczyć, że będzie nad przed tą stolicą czy krzesłem sędziowskim Chrystusowym. Und dieses Bild möchte ich noch mit dem Kind noch etwas weiterziehen. I jeszcze dalej pociągnijmy ten obraz z dzieckiem. Dann sind alle Tränen abgewischt. Wszystkie łzy będą osuszone. Und wie ein Kind auf dem Schoß der Mutter sitzt. I tak jak dziecko, gdy siedzi u mamy na kolanach i czuje się pewnie, so dürfen wir dann im Bilde im Schoß des Herrn Jesus sein. To my właśnie w taki właśnie sposób, obrazowo mówiąc, będziemy mogli być na tym łonie Pana Jezusa. Das ist eine wunderbare Aussicht. To jest coś cudownego, co jest przed nami. Möchte der Jesus uns helfen? Oby Pan Jezus nam pomógł, dass wir, wenn wir heute hier weggehen, że gdy dziś odejdziemy z tego miejsca, dass wir neu motiviert sind für ihn zu leben, abyśmy mieli nową motywację, by żyć dla Niego. Wir bekommen nämlich einen Bau von Gott, bo otrzymamy tą budowlę od Boga. Voraussetzung, damit wir bei Christus sind. Jest to ten warunek ku temu, byśmy byli u Chrystusa. Und wir leben im Licht des Richterstuhls. A żyjemy ciągle w tym świetle tego krzesła sędziowskiego Chrystusowego. Wo wir in Harmonie gebracht werden. Przed którym będziemy przyprowadzeni do tej pełnej harmonii z Bogiem. Und wo wir Lohn bekommen, wenn wir in der rechten Art und Weise für den Herrn Jesus gearbeitet haben. I przed którym otrzymamy tą nagrodę za to, co uczyniliśmy dobrego dla Boga. Dann wollen wir gleich mit dem zweiten Teil weitermachen. I po przerwie będziemy kontynuowali drugą część. Vers 11 bis zum Ende. Przeczytamy dalej, 5 rozdział, od 11 wiersza do końca rozdziału. 2 Koryntian, 5 rozdział, od 11 wiersza. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi, aby przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Jeśliśmy bowiem w stan zachwycenia popadli, działo się to dla Boga, a jeśli przy trzeźwym umyśle jesteśmy, to dla was. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł. A zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg był w Chrystusie świat z sobą jednając, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Motivation im Dienst, das ist das Thema. Naszym tematem jest motywacja w służbie.
Wir haben gesehen, wir bekommen einen Bau von Gott. Widzieliśmy, że mamy, czy będziemy mieli pewną budowlę od Boga. Damit wir bei dem Herrn Jesus sein können. Abyśmy mogli być u Pana Jezusa. Und wir werden am Richterstuhl in Übereinstimmung gebracht mit Gott. I przed tym krzesłem sędziowskim będziemy pojednani, czy będziemy w takiej harmonii z Bogiem. Jetzt kommen weitere Motivationen dazu. I teraz mamy kolejne punkty motywacyjne. Schrecken des Herrn. Bojaźń Pana. Liebe des Herrn oder des Christus. Miłość Pańska, czy miłość Chrystusowa. Und welche Art von Dienst. I rodzaj służby. Wir haben einen Dienst der Versöhnung. Mamy służbę pojednania. Wir sind selbst mit Gott versöhnt. Sami jesteśmy pojednani z Bogiem. Und wir geben weiter an die Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. I przekazujemy to ludziom, pojednajcie się z Bogiem. Wir werden noch sehen, was das bedeutet. I będziemy to oglądać, co te słowa oznaczają. Vers 11 nimmt den Gedanken von dem Richterstuhl auf. 11 wiersz podejmuje tą myśl o tym, tym krześle sędziowskim. Wir können sagen, das Licht über den Richterstuhl. Możemy powiedzieć, das Wissen, was passiert am Richterstuhl. Możemy powiedzieć, że ta wiedza, co stanie się przed tym krzesłem sędziowskim Chrystusowym, regelt alle Verhältnisse auch hier auf der Erde heute. Że ten fakt reguluje wszelkie nasze relacje z Bogiem już tutaj, w tym momencie na ziemi. Wir sehen das in Vers 11. Widzimy to właśnie w wierszu 11. Erstens, wir überreden die ungläubigen Menschen. Po pierwsze, staramy się przekonywać niewierzących ludzi. Zweitens, po drugie, bedenken wir, dass wir vor Gott jetzt auch schon offenbar sind. Wiemy, czy jesteśmy świadomi tego, że już teraz jesteśmy jawni, czy odkryci przed Bogiem. Und drittens, auch in euren Gewissen, in den Gewissen der Gläubigen, offenbar geworden zu sein. I wiemy też, że w naszych sumieniach też jesteśmy jawni. Was bedeutet überreden von Menschen? Co oznacza przekonywanie ludzi? Das bedeutet ein anderes Wort überzeugen. To znaczy, innymi słowy mówiąc, es ist nicht, oh, können Sie vielleicht einmal etwas, sondern wir haben eine Überzeugung. Czyli mówimy to z takim przekonaniem. Jesteśmy pewni tego, co mówimy. Wir wollen kein Verkaufsseminar machen. Nie chcemy tutaj czynić, czy robić jakiegoś szkolenia dla handlowców, czy dla sprzedawców. Aber nehmen wir an, ale przyjmijmy, że ich würde eine Automarke vertreiben, że jestem sprzedawcą jakiejś marki samochodu. Und ich würde, sagen wir einmal, Porsche vertreiben. Przyjmijmy Porsche. Aber selber fahre ich Mercedes. Ale sam jeżdżę Mercedesem. Und ein Käufer sieht das. I ten, który przychodzi kupić Porsche, widzi, że jeżdżę Mercedesem. Dann ist das nicht überzeugend. To wtedy ja nie jestem przekonujący w tym, co robię. Ist doch klar, oder? Chyba jest to dla nas wszystkich jasne. Und wie ist es im Geistlichen? Jak to wygląda w sprawach duchowych? Ist mein Leben eine Überzeugung? Czy ja w moim życiu jestem przekonywujący? Der Paulus spricht in Kapitel 3, dass wir ein Brief sind. W trzecim rozdziale Paweł mówi, że my jesteśmy swego rodzaju listem. Ein Brief gelesen von allen Menschen. Vers 2 und 3. Mhm. Trzeci rozdział, drugi wiersz. Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wir überzeugen die Menschen, das bedeutet, wir reden auch mit ihnen. My przekonujemy ludzi, to oznacza, że rozmawiamy z nimi. Aber umso mehr, wenn auch unser Leben damit in Übereinstimmung ist. Ale tym bardziej jesteśmy przekonywujący, jeśli nasze życie jest zgodne z tym, co mówimy.
Das zweite ist, wir bedenken auch, dass Gott alles sieht. Po drugie, my jesteśmy tego świadomi, że Bóg wszystko widzi. Wir warten nicht nur auf den Richterstuhl, sondern das bedeutet eben, auch jetzt hat das eine Konsequenz. My nie czekamy na to, że kiedyś będziemy przed tym krzesłem sędziowskim Chrystusowym, tylko już teraz jesteśmy świadomi, że nasze życie ma swego rodzaju konsekwencje. Früher konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass alles gespeichert werden kann. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ciężko było sobie to ludziom wyobrazić, że jakieś informacje mogą być zapisywane trwale. Aber heute sehen wir, dass es möglich. Ale dzisiaj w tym otaczającym nas świecie widzimy, jak wiele informacji jesteśmy w stanie gromadzić i zapisywać. Bei Gott sowieso. U Boga tak czy owak ma to miejsce. Aber wir sehen, wir Menschen können schon alles speichern. Ale zobaczcie, jeśli my, ludzie, potrafimy prawie już wszystko zapisywać i przechowywać. Und so wird es auch einmal in dem Himmel sein, dass wir alles von unserem Leben sehen können. I dokładnie tak samo będzie w niebie, że wszystko to, co się dzieje w naszym życiu, krok po kroku, wszystko jest zapisywane i to będzie nam pokazane. Vielleicht kennen die Kinder, odtworzone może. Vielleicht kennen die Kinder die Geschichte von dem Vater, der etwas klauen wollte in einem Garten. Nie wiem, czy znają dzieci u was tą historię o pewnym ojcu, który chciał ukraść coś z ogrodu. Der Sohn sollte aufpassen, dass niemand es sieht. I powiedział synowi, żeby stał na czatach i uważał, żeby ich nikt nie nakrył. Und er hat gesagt, schau nach zur Straße. I ojciec powiedział do syna, patrz tam na drogę. Schau dahin, dahin, alle Richtungen. Spoglądaj w każdym kierunku i uważaj. Alles gut? Wszystko okej? Okay. Ja, sagt der Sohn. Tak, powiedział syn. Aber du hast noch nicht nach oben geschaut. Ale jeszcze nie patrzyłeś do góry. O, der Vater geht aus dem Garten und sagt, stimmt. Vor Gott sind wir offenbar. I ojciec powiedział, no ty masz rację, do góry ci nie kazałem patrzeć. Tak więc to pokazuje nam, że my przed Bogiem jesteśmy objawieni w pełni. Also unser Leben wird bestimmt zu wissen, dass Gott schaut. I nasze życie charakteryzuje się tym, że Bóg na nas patrzy zawsze. Aber dritter Punkt in diesem Vers ist auch die Menschen, die Gläubigen sehen uns. Ale trzeci punkt jest taki, że wierzący też nas widzą. In euren Gewissen meint bei den Korinthern. W waszych sumieniach to oznacza tutaj u was w Koryncie. Und da ist gemeint, Paulus ist durch sein Tun offenbar geworden. I tutaj Paweł ma na myśli to, że ja, Paweł, zostałem objawiony przez moje czyny wśród was. Ich versuche auch das einfach zu machen. I to też na takim prostym przykładzie chcę przedstawić. Es ist nicht genug, wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich. To nie wystarcza, gdy ja mojej żonie powtarzam, kocham cię. Es ist gut, wenn wir das einmal sagen. Oczywiście, to jest dobre, jeśli my to mówimy. Gerade wenn wir schon etwas länger verheiratet sind. I szczególnie wtedy, gdy już mamy wiele lat przeżytych razem. Aber dass die Wahrheit, ich liebe dich, wird nicht durch Worte bestimmt, sondern durch Taten. Ale ta prawda, ta prawda, kocham cię, nie jest określana przez słowa, które wypowiadamy, ale przez nasze czyny. Wann hast du deiner Frau zum letzten Mal Blumen mitgebracht? Kiedy ty jako mąż ostatni raz kupiłeś kwiaty swojej żonie? Ich frage dich nur einmal. To tylko takie pytanie stawiam. Ich muss das selber überlegen, ja. Ja sam sobie też zadaję to pytanie. Okay. Aber hier geht es jetzt eben vor den anderen Gläubigen. Ale tutaj jest na myśli, jest ta myśl o innych wierzących. Gott kennt mein Herz. Bóg zna moje serce. Aber die anderen können nicht mein Herz sehen. Inni, moi współwierzący, nie widzą, co jest w moim sercu. Aber sie sehen zum Beispiel, wie ich diene, oder was ich sage, oder wie ich mich verhalte. Ale oni widzą dokładnie, w jaki sposób ja wykonuję moją służbę, co ja głoszę, co ja mówię, w jaki sposób ja się zachowuję. Und das geht jetzt weiter in Vers 12. I to jest, idzie dalej w wierszu 12. Er sagt, wir empfehlen uns selbst euch nicht wiederum. I tutaj Paweł mówi, nie polecamy się wam ponownie. Das meint,
to ma na myśli? Er sagt nicht, ich kann euch helfen, ich bin sehr gut in einer Disziplin. To Paweł tutaj nie mówi, ja wam mogę pomóc, bo ja jestem bardzo dobry w tej samodyscyplinie. Sondern er arbeitet. Ale on pracuje w tej, na tym polu. Und dann werden sie sehen, es ist gut. I wtedy oni to będą mogli zobaczyć, że to jest dobre. Das ist der Weg eines Gläubigen immer. I taka jest właśnie droga wierzącego. Zawsze tak jest. Nicht reden, nie mówić, sondern tun, ale czynić. Das ist der Weg. To jest właśnie ta droga. Manche haben einen großen Mund, bo bywa tak, że co niektórzy mają wielkie usta und kleine Hände, a małe ręce. Aber soll umgekehrt sein. Ale powinno być odwrotnie. Kleiner Mund und große Hände. W tym sensie mało mówić, dużo czynić, dużo robić. Und dann würden die Korinther, sie waren kritisch. I wtedy Koryntianie, którzy byli bardzo krytycznie nastawieni, keinen Anlass haben. Wtedy nie będzie dla nich żadnej pobudki do krytyki. Das ist Vers 12. To jest właśnie 12 wiersz. Und am Ende auch in Bezug auf die bösen Arbeiter. I pod koniec tego wiersza również to, co się tyczy tych złych pracowników. Bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen. Abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber im weiteren Verlauf zeigt er die bösen Arbeiter. Nie mamy teraz na to czasu, ale później Paweł pokazuje tych złych pracowników. Böse Arbeiter sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Eindruck machen, äußerlich. Ci źli pracownicy charakteryzują się tym, że oni zawsze wywierają tą presję, ale tą presję zewnętrzną. Und nichts dahinter ist. A wewnątrz nie ma nic, jest pustka. Aber so sollte nicht ein Diener des Herrn auftreten. Ale w ten sposób sługa pański nie powinien tak wyglądać. Paulus zeigt jetzt, wie ein Diener arbeitet in Vers 13. W 13 wierszu Paweł pokazuje, jak pracuje prawdziwy sługa Boży. Es konnte passieren, dass Paulus außer sich war. Mogło się zdarzyć, że Paweł był jak gdyby poza duchem, poza swoim ciałem, tak jak gdyby. Und dann sagt er, bin ich das, wenn ich vor Gott stehe. I wtedy on mówi, jeśli ja stoję przed Bogiem. Aber wenn er die Korinther vor Augen hatte, dann war er, ich sag einmal, normal. Ale gdy on mówi do Koryntian, gdy on ma ich przed oczami, to wtedy powiedzmy to tak, że zachowuje się jak człowiek, normalnie mówi. Er sagt hier, wir haben in unserer Übersetzung vernünftig oder besonnen. Ausgewogen. Czyli Vers 13. Wenn ihr außer uns für Gott vernünftig gegenüber ihnen. Für euch. Czyli tak jak tutaj mamy to napisane, że jeśli bowiem jesteśmy w tym stanie zachwycenia, to jest to dla Boga, ale jeśli jesteśmy przy tym trzeźwym umyśle, czy to wtedy jesteśmy dla was, czyli chodzi tutaj o tą zewnętrzną rzecz dla ludzi. Wir haben das oft in den Briefen von Paulus. Często te słowa, takie myśli mamy w listach Pawła. In 2. Korinther 1, Vers 3. Drugim Koryntian 1, trzeci wiersz. Sagt er auf einmal, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, auch in 2. Korinther 1, Vers 3. Efeza 1, Vers 3 auch. Drugi do Koryntian, pierwszy rozdział, trzeci wiersz, Paweł mówi: wysławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wie ist das bei uns? Jak to wygląda u nas? Wenn wir vor Gott stehen, jeśli stoimy przed Bogiem, dann beten wir, to wtedy modlimy się. Wenn wir Sonntagmorgen zusammen sind zum Brotbrechen, gdy zgromadzamy się w niedzielę rano na łamanie chleba, sind wir dann außer uns? Czy jesteśmy wtedy w tym zachwycie? Merkt man, das ist das Herz, das ist etwas, was uns bewegt? Czy widać po nas, że to nasze serce jest jak gdyby objawione? Widzimy, że te rzeczy nas pociągają, zachwycają. Er sagt aber, wenn ich jetzt zu den Korinthern spreche,
Ale on teraz mówi, jeśli ja mówię do was, Koryntian, dann bin ich nicht außer mir, to ja wtedy nie chcę mówić tak, jakbym był właśnie w tym zachwycie, w tym takim poruszeniu, w tych głębokich myślach, sondern vernünftig, ale chcę mówić w ten rozsądny, można powiedzieć, taki prosty sposób. Fünf Punkte. Na przykład, mówią, wymieniając wam pięć, podając wam pięć punktów. Das ist normal. I to jest rzecz normalna. Ich muss die Zuhörer vor Augen haben, wenn ich etwas sage. Jeśli ja chcę przekazać jakieś myśli, to muszę mieć na uwadze, do kogo ja to mówię. Ich hoffe, dass zum Beispiel heute Abend jemand sagt, das war vernünftig. Mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem będziecie mogli powiedzieć, że to, co usłyszeliście, że to było rozsądne. Weil sonst hat es keinen Sinn. Bo w przeciwnym razie nie miałoby to sensu. Ähnlich bei den Korinthern war das eine Schwierigkeit. U Koryntian było to właśnie trudnością. Sie haben in Sprachen gesprochen, oni mówili językami, aber die Zuhörer haben alle nichts verstanden. Ale ci, którzy słuchali, nic z tego nie rozumieli. Also wenn heute Simon nicht hier gewesen wäre, a więc gdyby na przykład dzisiaj wieczorem Szymona tutaj nie było, dann müsste ich sitzen bleiben. To musiałbym siedzieć tutaj. Es wäre unvernünftig, wenn ich zwei Stunden einfach in Deutsch gesprochen hätte. Bo to byłoby nierozsądne i bezsensowne, gdybym przed wami przez dwie godziny po niemiecku mówił. Und so einfach ist das hier gemeint. I właśnie tak prosto jest to, co Paweł tutaj im przekazuje. Tak, tak proste do zrozumienia jest to. Es ist die Frage, sind wir vernünftig? Pytanie dla nas, czy my też jesteśmy rozsądni w tym, co robimy. Manchmal gibt es Geschwister, sie machen Kinderstunde, bo czasem są tacy wierzący, którzy prowadzą szkółkę niedzielną, aber sie haben überhaupt keine Gabe für Kinder, ale oni nie mają w ogóle daru do przebywania czy do uczenia dzieci. Das ist unvernünftig. I wtedy taka służba jest nierozsądna. Manche arbeiten mit Jugendlichen, co niektórzy pracują z młodzieżą. Aber sie haben kein Herz für die Jugendlichen. Ale nie mają serca dla młodych. Das ist unvernünftig. I to też jest nierozsądne. Wir sind nüchtern, wenn wir mit geistlichen Dingen beschäftigt sind. Nicht unnüchtern. My powinniśmy być trzeźwi, jeśli zajmujemy się duchowymi rzeczami, a nie takimi nietrzeźwymi duchowo. Der Jesus möchte uns helfen zu erkennen, dass wir vernünftig arbeiten. Pan Jezus chce nam pomóc w tym, abyśmy zawsze umieli rozsądzić, czy my właściwie i rozsądnie pracujemy. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Vierter Punkt heute war die Liebe des Christus. Następnym tematem, czy czwartym punktem dzisiaj jest miłość Chrystusowa. Und ich möchte kurz eine Frage stellen. Krótko jedno pytanie. Welche Liebe ist gemeint? O jakiej miłości jest tu mowa? Am liebsten würde ich jetzt Zettel verteilen und alle sollen mal aufschreiben. Najchętniej rozdałbym teraz wśród was kartki z prośbą, aby każdy z was napisał. Ich habe gedacht, als ich gelesen habe, gdy to czytałem, to myślałem, ganz einfach, bardzo prosto. Liebe zu allen Menschen. Miłość do wszystkich ludzi. Der Jesus liebt alle Menschen. Bo przecież Pan Jezus miłuje wszystkich ludzi. Und das drängt uns auch. I to też jest tą siłą napędową dla nas. Aber dann habe ich einmal etwas versucht zu lesen. Ale później zacząłem głębiej to rozważać. Und aber auf einmal gemerkt, es gibt drei Möglichkeiten. I stwierdziłem, że są trzy możliwości. Die Liebe des Christus zu allen Menschen. Miłość Chrystusa do wszystkich ludzi. Die Liebe des Christus zu Paulus und seinen Mitarbeitern. Po drugie, miłość Chrystusowa do Pawła i jego współpracowników. Sie drängt Paulus. Ta miłość popycha Pawła. Oder man kann auch übersetzen, die Liebe von Paulus zu Christus drängt ihn. I po trzecie, można to też przyjąć, że miłość Pawła do Chrystusa, ta miłość też go popycha. Der griechische Text gibt alles her. I ten grecki tekst właśnie dopuszcza te trzy wytłumaczenia. Ich möchte das nur sagen, chciałbym przez to tylko powiedzieć, dass wir, ich sage einmal, die Größe des Wortes Gottes dankbar rühmen, że tą wielkość Słowa Bożego możemy z wdzięcznością tylko wysławiać. Wir wollen gerne eine Möglichkeit. Bo człowiek taki jest, że chciałby mieć
Jeden punkt i koniec. Aber Gottes Wort ist größer. Ale Słowo Boże jest większe czy bardziej obszerne. Ich möchte mich nicht festlegen. Nie chcę tutaj powiedzieć konkretnie, tu chodzi o to, o tą miłość. Es gibt Lehre, da müssen wir uns festlegen, da gibt es nicht fünf Möglichkeiten, wie komme ich in den Himmel oder so. Oczywiście jest, są pewne nauki w Słowie Bożym, gdzie nie ma różnych możliwości, jest tylko jedna, na przykład w jaki sposób pójdę do nieba. Jest tylko jedna droga i nie ma jakichś odgałęzień tutaj. Aber oftmals ist das Wort Gottes groß. Ale jeśli chodzi o inne punkty, tak jak tutaj na przykład, Słowo Boże jest bardzo obszerne. Dann haben wir ein zweites Problem in diesem Vers. I w tym wierszu też mamy drugi problem. Wir haben zweimal gestorben. Dwa razy umarliśmy. Aber, ale zwei verschiedene Bedeutungen. Dwa różne znaczenia tego. Einer ist für alle gestorben. Jeden umarł dla wszystkich. Das bedeutet, der Herr Jesus ist wirklich im Tod gewesen. To oznacza, że Pan Jezus poszedł naprawdę w śmierć. Weil alle geistlich gestorben waren. Ponieważ wszyscy duchowo byli nieżywymi. Es gibt drei Bedeutungen von Tod im Neuen Testament. W Nowym Testamencie są trzy znaczenia śmierci. Tod bedeutet immer Trennung. Śmierć oznacza zawsze rozdzielenie. Wenn du von der Frucht essen wirst, wirst du sterben, sagt Gott zu Adam und Eva. Bóg powiedział do Adama i Ewy: jeśli zjecie z owocu tego drzewa, umrzecie. Alle Menschen sind getrennt von Gott. Wszyscy ludzie są odłączeni od Boga. Geistlich tot. Duchowo nieżywi. Das bedeutet eben nicht tot, sondern getrennt von Gott. I to nie oznacza, że my w tym momencie nie żyjemy w naszych ciałach, tylko to oznacza getrennt von Gott. Odłączony od Boga. Wir sagen das in Deutschland auch, der ist für mich gestorben. My w niemieckim języku mówimy to tak, używamy takiego zwrotu, on dla mnie nie żyje. Eine Redewendung. To jest taki zwrot. Aber das bedeutet nicht, der ist beerdigt, ale to nie oznacza, że właśnie on zmarł i jest pogrzebany, sondern null Kontakt, Ende, Schluss, aus. Ale ten zwrot oznacza, że ja z nim nie mam żadnego kontaktu, kompletnie nic. Zweite Bedeutung ist leiblicher Tod. Drugie znaczenie słowa śmierć to jest ta cielesna śmierć. Und dritte Bedeutung ist, a trzecim znaczeniem tej śmierci jest ewig Tod. Na ta wieczna śmierć. Es gibt einen, ich weiß nicht, ob man es gut übersetzen kann. Nie wiem, czy można to na polski dobrze przetłumaczyć. Wer einmal geboren ist, takie słowa. I kto raz się narodził, stirbt zweimal, umiera dwa razy. Wer zweimal geboren ist, kto narodził się dwa razy, stirbt eventuell überhaupt nicht oder höchstens einmal. Ten ewentualnie może umrzeć tylko raz, albo nie umrze wcale. Bist du zweimal geboren? Czy ty urodziłeś, czy narodziłeś się dwukrotnie? Dann ist die Zukunft klar. Wtedy przyszłość dla ciebie jest jasna. Wir haben es gelesen. Bau von Gott, Himmel. Czytaliśmy o tym. Budowla Boża, czyli niebo. Aber wenn du nur einmal geboren bist, ale jeśli urodziłeś się tylko raz, du gehst durch den Tod leiblich, to wtedy na pewno przejdziesz przez tą śmierć cielesną und getrennt von Gott in der Ewigkeit, ewiger Tod. I będziesz odłączony od Boga i to jest ta wieczna śmierć. Aber Gott will es nicht. Ale Bóg nie chce tego. Er sagt hier, er ist für alle gestorben. On mówi tutaj, umarł, 15 wiersz, umarł za wszystkich. Das meint im Hinblick auf. To znaczy, patrząc na... Gott hat nicht gesagt, ich bin nur für Juden gestorben. Bóg nie powiedział, ja zmarłem tylko za Żydów. Der Jesus ist für alle, Juden, Griechen, Polen, Deutsche, weltweit. Pan Jezus zmarł za wszystkich. Za Żydów, za Greków, za Polaków, za Niemców, za wszystkie narodowości.
Das ist eine wunderbare Gnade. To jest cudowna łaska. Was ist deine Antwort? Jaka jest twoja odpowiedź? Wenn wir an den Herrn Jesus glauben, jeśli wierzymy w Pana Jezusa, dann leben wir nicht mehr für uns selbst, steht in Vers 15. To w 15. wierszu czytamy: nie żyjemy dla siebie samych. Nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Lecz żyjemy dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Ich empfehle, polecam mir zuerst, najpierw sobie, wenn ich morgens aufstehe, gdy rano się budzimy, mich zu erinnern, nicht mehr sich selbst leben. Abyśmy sobie przypominali zawsze, nie żyjemy dla siebie samych. Stimmt das für mein Leben? Czy to jest zgodne w moim życiu? Czy tak się dzieje w moim życiu? Ihr Kinder? Wy, dzieci? Was bedeutet das praktisch? Cóż to oznacza w praktyce? Ja, wenn ich 30 Jahre bin, vielleicht werde ich Missionar in Honolulu. Jak będę miał 30 lat, to będę misjonarzem w Honolulu na przykład. Nein. Nie. Wenn ich 10 Jahre alt bin, helfe ich der Mama in der Küche. Jak mam 10 lat, to pomagam mamie w kuchni na przykład. Das ist genau das gleiche. To jest dokładnie to samo. Tut alles zur Ehre Gottes. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Hast du eine Arbeitsstelle? Jeśli masz pracę. Für wen arbeitest du? Dla kogo pracujesz? Kolosan 3. Kolosan 3. Nicht dem Herrn, den irdischen Chef dienen, sondern als dem Herrn. Nie służmy nie służmy temu Panu ziemskiemu, tylko pracujmy dla naszego Pana w niebie. Liebe Mutter, droga matko, ist nicht so einfach am Montag wieder Waschmaschine. To nie takie łatwe, by w poniedziałek rano na przykład znowu włączać pralkę, bügeln, prasować, nächste Woche wieder, i za tydzień znowu to samo, nächste Woche wieder, kolejny tydzień znowu to samo. Als dem Herrn. Czyńmy jako dla Pana. Unser Leben ist ein Leben für den Herrn. Nasze życie jest życiem dla Pana. Und nicht nur Aktion ist wichtig. I nie tylko, że ważna jest akcja, gdy coś się dzieje. Auch gut. To też jest dobre. Ich hoffe, ihr habt vielleicht eine Aktion Traktate verteilen. Na przykład, być może robiliście taką akcję, że będziemy rozdawali traktaty. Aber hier muss auch der Raum geputzt werden. Ale też musi tutaj być na przykład ta salka myta. Hier muss Heizung angemacht werden. Trzeba w centralnym ogrzewaniu napalić. Wir können viele Beispiele sagen. I moglibyśmy wymieniać wiele przykładów. Für den Herrn. Dla Pana wszystko. Vers 16. 16. wiersz. Daher kennen wir von nun an niemand dem Fleisch noch. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Wenn ich diesen Vers lese, gdy czytam ten wiersz, muss ich sofort an eine Begebenheit denken, die bei uns in Dortmund passiert ist. To zawsze mi się przypomina pewne zdarzenie, które miało u nas miejsce w Dortmundzie. Wir haben einen jungen Bruder, der aus der Welt errettet ist, jetzt ganz plötzlich, also noch nicht so lange bekehrt ist. Od niedawna jest wśród nas pewien młody brat, który od niedawna jest nawrócony. Und er wohnt nicht in Dortmund, in der Nachbarstadt. On nie mieszka w mieście Dortmund, tylko w sąsiednim mieście. Und er hat keine Ahnung von Fußball. On nie ma pojęcia na temat piłki nożnej. Und zwei Brüder, also er und ein anderer Bruder, haben eine Pizza gekauft. I on, ten brat właśnie z jeszcze jednym bratem kiedyś kupili pizzę wspólnie. Und neben ihnen steht der Torwart von Borussia Dortmund. I kupując tą pizzę w tej pizzerii, obok nich stał bramkarz Borussii Dortmund.
Und der eine Bruder sagt: "Schau mal, das ist Torwart von Borussia Dortmund." I ten drugi brat daje mu kuksańca, mówi: "Patrz, koło nas stoi bramkarz Borussii." Und er sagt: "Ah, gut, ja." I on mówi: "Okej." Er kannte ihn nicht nach dem Fleisch. Ten właśnie młody brat nie znał go cieleśnie, nie miał pojęcia, kto to jest. Wisst ihr, was er gemacht hat? Wiecie, co zrobił? Er ist dorthin gegangen. Podszedł do niego. Und der andere Bruder wartet, er kommt wieder zurück. I ten drugi brat, który mu o tym powiedział, poczekał, aż on wróci. Was hast du gemacht? I zapytał go: "Co mu powiedziałeś, co zrobiłeś?" Selfie? Zrobiłeś sobie z nim selfie? Autogramma? Wziąłeś autograf od niego? Nein. Powiedział: "Nie." Nein. Nie, ani jedno, ani drugie. Ich habe ein Traktat gegeben. Dałem mu traktat. Er ist ein Kind für die Hölle. Bo na dzień dzisiejszy, mimo tego, że jest sławny, jest dzieckiem przeznaczonym do piekła. Er braucht das Evangelium. I on potrzebuje Ewangelii. Seht ihr, was dieser Vers bedeutet? Wiecie, co ten wiersz oznacza? Mein Arbeitskollege. Mój kolega z pracy. Ich kenne ihn. Znam go. Es bedeutet nicht, ich lese, wir kennen niemanden nach dem Fleisch. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie war noch mal der Name? To nie oznacza, że ja do mojego kolegi z pracy, czytając ten wiersz, nikogo nie znamy według ciała, ja zacznę udawać: "Ty, jak ty masz na imię?" Sondern es meint, ale tu jest myśl taka: ich kenne oder ich schaue darauf, was ist seine Ausrichtung für die Ewigkeit. Ja patrzę na niego, gdzie on jest przeznaczony, jeśli chodzi o wieczność. Mein Nachbar, der mich immer ärgert. Sąsiad, który mnie zawsze denerwuje, na przykład, ist auf dem Weg in die Hölle. On jest na tej drodze do piekła. Nach dem Fleisch könnte ich einen boxen. Jeśli chodzi o moje ciało, to chętnie może i bym go pobił. Aber das ist nicht die Ausrichtung eines Gläubigen. Ale wierzący tak się przecież nie zachowuje. Sondern eine Seele auf dem Weg ins Verderben. Ale my patrzymy na niego jako na tą duszę, która idzie, czy jest na tej drodze do piekła. Wollen wir unsere Mensch mit Menschen mit der Brille von 2. Korinther 5 sehen. Chciejmy patrzeć na ludzi, którzy nas otaczają, mając nałożone okulary, w cudzysłowie, z 2 Koryntian 5 rozdział 16 wiersz. Dann steht plötzlich: wir kennen auch den Herrn Jesus nicht mehr nach dem Fleisch. I druga część: nie znamy już Pana Jezusa według ciała. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Vielleicht denkst du, es ist ein Nachteil, dass wir nicht auf der Erde waren, als der Jesus hier war. Może myślicie, albo myśleliście sobie kiedyś, że to jest dla nas szkodą, że nie żyliśmy w tych czasach, kiedy Pan Jezus był tutaj na tej ziemi. Stellt euch vor, heute Abend würde die Tür aufgehen. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj wieczorem, teraz, drzwi się otwierają. Der Jesus würde hereinkommen. I wchodzi Pan Jezus tutaj. Wir würden sofort uns hinsetzen. Natychmiast byśmy siedli. Der Jesus. Pan Jezus. So ist es nicht. Nie, tak się nie zdarzy. Aber wir kennen ihn viel mehr als leiblich. Ale my znamy go o wiele bardziej niż według ciała. Als die Jünger hier mit dem Herrn Jesus auf dem Obersaal waren, gdy uczniowie byli z Panem Jezusem zgromadzeni w tej górnej sali, der Jesus sagt immer: "Ah, ich kann noch nicht alles sagen. Ich muss erst in den Himmel zurück." Pan Jezus mówi: "No, teraz jeszcze wszystkiego wam nie mogę powiedzieć. Najpierw muszę wstąpić do nieba." Die Beziehung geistlich ist höher als leiblich. Bo ta społeczność duchowa jest o wiele wyższa niż społeczność cielesna. Wir kennen den Herrn Jesus nicht als Messias. My nie znamy Pana Jezusa jako Mesjasza. Sondern wir kennen ihn verherrlicht zu Rechten Gottes. Ale my go znamy jako uwielbionego po prawicy Bożej. Und das bedeutet, ein Mensch ist im Himmel. A to oznacza, że człowiek jest w niebie. Menschen können folgen. I ludzie również mogą iść za nim. Unsere Ausrichtung ist nicht irdisch, sondern himmlisch. Nasze usposobienie, czy nasze ukierunkowanie nie jest cielesne, nie jest ziemskie, ale duchowe, niebiańskie. Und damit Menschen in den Himmel kommen, i aby ludzie mogli
iść do nieba, sagt er jetzt in Vers 17, mówi teraz w wierszu 17, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Und er erklärt, das Alte ist für immer vorbei. Schluss. I on wyjaśnia, stare przeminęło, na zawsze, koniec z tym. Und das Neue ist bleibend geworden. A to, co nowe, jest trwałe. Teraz się stało i będzie trwać. Auf der Erde ist das nie so. Na ziemi nigdy tak nie jest. Ich bin noch mal bei einem neuen Auto, ja? Entschuldigung. Wybaczcie, że jeszcze raz wrócę do przykładu z nowym samochodem. Erster Kratzer, o wie schlimm. Gdy na naszym nowym samochodzie pojawi się pierwsza rysa, jak tragedia. Aber im Himmel gibt es nie einen Kratzer. Ale w niebie nigdy nie będzie rys. Das Alte für immer vorbei. To stare na zawsze jako przeminęło. Und Neues ist geworden, was immer bleibt. I stało się nowe i to nowe zawsze będzie nowe. Wie herrlich. Jakże wspaniałe. Wir werden nicht älter. Nie będziemy się starzeć. Das neue Leben bleibt neues Leben. To nasze nowe życie zawsze będzie tym nowym życiem. Takie samo. Auch hier darf ich euch vielleicht eine kleine Geschichte für die Kinder erzählen. I chciałbym jeszcze małą historię dla dzieci tutaj opowiedzieć. Krótką historię dla dzieci. Vielleicht habt ihr in der Schule schon über London gesprochen. Może w szkole mówiliście o mieście Londyn. Und in London gibt es einen Hyde Park. W Londynie jest Hyde Park. Und in dem Hyde Park gibt es einen sogenannten Speaker's Corner. I na tym, w tym parku jest taki róg czy skwer mówców. Und an diesem Ort alle Menschen kommen dahin und reden, ähnlich wie Areo Park in Athen. I w tym miejscu każdy może iść tam i mówić coś podobnego jak był Aeropark w Atenach. Und ein Kommunist hat dort eine Rede gehalten. I kiedyś było tak, było takie zdarzenie, że jeden komunista wygłosił tam mowę. Und er sieht dort in der Nähe einen armen Bettler. I zobaczył, że niedaleko niego stał czy siedział biedny żebrak. Und er sagt, der Kommunismus kann dem armen Bettler neue Kleidung geben. I powiedział takie słowa: komunizm może temu biednemu żebrakowi kupić nowe ubranie. Und ein Christ sagt: Stopp, darf ich auch etwas sagen? I w tym momencie był tam też pewien chrześcijanin, który krzyknął: Stop, czy ja mogę w coś wtrącić? Das Christentum, i powiedział takie słowa: chrześcijaństwo steckt in diese Kleider einen neuen Menschen. W te stare łachmany włoży nowego człowieka. Seht ihr den Unterschied? Widzicie różnicę? Nicht neue Kleider. Tu nie chodzi o nowy ubiór, sondern einen neuen Menschen. Ale chodzi o nowego człowieka. Das alte weg. Stare przemija, usuwamy. Neues ist geworden. Stało się nowe. Das Christentum ändert nicht unsere irdische Bedingung. Chrześcijaństwo nie zmienia naszych ziemskich warunków, w jakich żyjemy. Zum Beispiel schreiben die Briefe an die Sklaven. Na przykład pisanie listów do niewolników. Gott ändert nicht die Bedingungen auf der Erde. Bóg nie zmienia tych warunków czy naszego statusu tutaj na ziemi. Der Sklave bleibt Sklave. Czyli niewolnik pozostaje niewolnikiem. Aber er ändert die Person. Ale Bóg zmienia osobę. Er bleibt Sklave. On zostaje jako człowiek niewolnikiem. Aber er ist anders geworden durch die Bekehrung. Ale przez nawrócenie staje się innym człowiekiem. Ich hoffe, das stimmt für meine Praxis. I mam nadzieję, że tak też jest, że jest to obowiązujące, jeśli chodzi o moje praktyczne życie. Damit kommen wir zum letzten Punkt. I teraz przechodzimy do ostatniego punktu. Welchen Dienst haben wir bekommen? Jaką służbę otrzymaliśmy? Wir sprechen jetzt über Versöhnung. Mówimy teraz o pojednaniu.
Was bedeutet Versöhnung? Cóż oznacza słowo pojednanie? Ist das Vergebung? Czy to jest przebaczenie? Ich möchte mit dieser Frage erreichen, stawiając to pytanie, chciałbym osiągnąć taki cel, dass wir uns nicht zufrieden geben, Wörter zu kennen, abyśmy nie byli zadowoleni z tego, że znamy znaczenie słów, sondern dass wir sie auch erklären können, ale abyśmy potrafili te słowa we właściwy sposób wyjaśnić. Vergebung, Versöhnung, Rechtfertigung und so weiter. Pojednanie, przebaczenie, usprawiedliwienie i tak dalej. Wir brauchen eine Definition. Potrzebujemy definicji do tych słów. Und Versöhnung ist mehr als Vergebung. Pojednanie to coś więcej niż przebaczenie. Ich versuche das zu erklären. Postaram się to wyjaśnić. Ich habe auch einen Bruder. Też mam brata. Und manchmal haben wir uns gezankt. I za czasów dzieciństwa kłóciliśmy się. Also früher meine ich. Okay. Jetzt nicht mehr. Also teraz się nie kłócimy, jak byliśmy dziećmi. Und meine Eltern haben gesagt, ihr müsst euch wieder vertragen. I rodzice wtedy nam mówili, musicie się nauczyć wzajemnie jeden drugiego znosić. Und wir haben das manchmal auf eine Art gemacht, das war nicht so gut. I bywało tak, że to znoszenie się praktykowaliśmy w niezbyt dobry sposób. Ich versuche das zu zeigen. Powiem wam to. Ja, wir können uns wieder vertragen. Ja, ja, ja. Tak, tak, odwracając głowy, tak, my się lubimy, my się kochamy jako bracia. Die Eltern haben gesagt, nein, 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 so geht das nicht. Rodzice wtedy natychmiast, nie, 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 nie w ten sposób. Wir sollten uns wieder versöhnen. Macie się pojednać. Und wir sollten uns in den Arm nehmen oder richtig... I macie się uścisnąć w tym braterskim uścisku, powiedzmy tak. Und das macht klar. I to pokazuje jasno. Versöhnen bedeutet wiederherstellen der bestehenden der alten oder einer bestehenden Beziehung. Że pojednanie oznacza przywrócenie tej społeczności, która miała miejsce. Wenn eine Ehefrau dem Ehemann vergibt, jeśli żona przebacza mężowi, weil ein Problem da war, ponieważ mieli jakiś problem, kann es sein, sie sind noch nicht versöhnt. Może być, że ona mu przebaczyła, ale jeszcze nie są pojednani. Versöhnt sind sie erst, wenn nichts mehr dazu, wenn wirklich das Alte wieder da ist. Pojednani są wtedy, gdy wróci ta społeczność, która była przed tym problemem. Wir sind mit Gott versöhnt. My jesteśmy pojednani z Bogiem. Kannst du dir das vorstellen? Wyobrażasz to sobie? Zwischen Gott und mir nichts. Między Bogiem a mną nie ma nic. Im Bild gesprochen darf ich Gott in den Arm nehmen. Mówiąc obrazowo, ja mogę Boga na zasadzie podać sobie rękę albo być w tym braterskim czy uścisku z Bogiem. Obwohl auf Gottes Seite kein Problem war. Pomimo, musimy to też dodać, że ze strony Bożej nie było nigdy to nie był winny Bóg, że to zostało przerwane. Bei Menschen liegt der Fehler oft auf beiden Seiten. Ludzie często popełniają ten błąd, mówiąc, że ta wina leży po dwóch stronach. Niemals ist 100% der andere schuld. I nigdy nie, ludzie mówią, nigdy nie jest tak, że wina jest stuprocentowo po jednej stronie. Aber hier ist klar, wir waren 100% schuld. Ale w naszej społeczności czy relacji z Bogiem jest dla nas to jasne, 100% winy po stronie człowieka. Aber Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Ale Bóg nas pojednał z samym sobą. Wenn wir mehr im Bewusstsein dieser Versöhnung leben, jeśli będziemy żyli bardziej w tej świadomości tego faktu, wird uns das auch motivieren, im Dienst der Versöhnung voranzugehen. Będzie nas to motywowało, aby trwać w tej służbie pojednania. Das zeigt er jetzt im Weiteren. To właśnie pokazuje teraz, w dalszych wierszach. Er zeigt den Weg in Vers 19. Pokazuje tą drogę w 19 wierszu.
Gott war in Christus. My mamy tutaj trochę źle przetłumaczony ten wiersz. Powinno być: Bóg był w Chrystusie. Was hat er gemacht oder in welcher Art und Weise ist er gekommen? W jaki sposób on to uczynił? Die Welt versöhnend. Świat z sobą jednając. Und nicht die Ungerechtigkeit, Übertretung zurechnen. Nie zaliczając im ich upadków. Und hat jetzt für uns den gleiche Aufgabe gegeben. I dał nam teraz to samo zadanie. Wir möchten kurz stehen bleiben bei dem Satz: Gott war in Christus. To zdanie jeszcze raz. To znaczy, że Bóg był w Chrystusie, świat z sobą jednając. Wir können es eigentlich nicht oft genug lesen. W zasadzie możemy to ciągle i ciągle czytać. Gott hat geredet im Sohn. Bóg mu przemówił w Synu. Wir können zwei Betonungen lesen. Możemy to podkreślić w dwojaki sposób. Gott in Christus. Bóg w Chrystusie. Oder albo Gott war in Christus. Albo Bóg był w Chrystusie. Das bedeutet, in dem Herrn Jesus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2, Vers 9. Kolosan 2:9. W Chrystusie mieszka cała pełnia boskości cieleśnie. Oder Johannes, Gott offenbart im Fleisch. Albo Jan, Bóg objawiony w ciele. Es ist ein Thema, damit kommen wir nicht zum Schluss. To jest temat, którego nie jesteśmy w stanie skończyć. Es ist Gott und Mensch in einer Person. Bóg i człowiek w jednej osobie. Aber das ist hier nicht der Schwerpunkt, nicht die Linie. Ale tutaj to nie chodzi o tą linię akurat. Sondern wir finden hier die Linie von Lukas und Apostelgeschichte. Tutaj mamy tą linię Ewangelisty Łukasza i Dziejów Apostolskich. Vers 19a ist die Überschrift für Lukas. Pierwsza część 19 wiersza to jest tak jakby tytuł nad Ewangelią Łukasza. Gott war in Christus, die Welt mit sich selbst versöhnend. Bóg był w Chrystusie, świat z sobą jednając. Und Vers 19b und 20. I wiersz 19, druga część i wiersz 20. Ist die Überschrift über Apostelgeschichte. To jest taki tytuł nad dziejami apostolskimi. Die Apostel sollten die Aufgabe des Herrn Jesus, der zurückgekehrt ist in den Himmel, jetzt weitermachen. Apostołowie mieli wykonywać dalej to zadanie Pana Jezusa, który poszedł do nieba. Und jetzt ist es unsere Aufgabe. I teraz to jest zadanie dla nas. Wollen wir diese Aufgabe weitermachen? Czy jesteśmy chętni, by to zadanie kontynuować? Vers 20 sagt, wir sind Gesandte. 20 wiersz mówi, że jesteśmy posłańcami. An der Stelle für Christus. W miejscu Chrystusa. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Normalerweise wäre der Jesus hier. Normalnie to Pan Jezus byłby tutaj. Aber er hat dich geschickt. Ale on posłał ciebie w swoje miejsce, zamiast sam tutaj on przychodzić. Ich bin kein Politiker, keine Sorge. Nie bójcie się, nie jestem politykiem. Aber stellt euch vor, normalerweise wäre heute Angela Merkel hier hingekommen. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj przyjechałaby tutaj Angela Merkel. Und ich muss sagen, es tut mir leid, ich bin anstelle von Angela Merkel hier hingekommen. Ja mówię, wybaczcie, Angela nie mogła przyjechać i ja jestem w jej, reprezentuję ją. Hier steht aber etwas höheres. Ale tutaj mamy napisane wyższe stanowisko. Wir sind Gesandte anstatt von Christus. Jesteśmy posłańcami w miejsce Chrystusa. Was für ein Adel. Cóż za wyróżnienie albo szlachectwo. Wenn du am Büchertisch stehst, nächste Mal, gdy będziecie następnym razem w czasie ewangelizacji stali przy tym stoliku z traktatami, lies vorher hier durch.
Przeczytajcie sobie zanim wcześniej właśnie to miejsce. Hier in Grabów steht an Stelle von Christus. Ich kenne deinen Namen nicht. Tutaj w Grabowie zamiast Pana Jezusa Chrystusa stoję ja. Każdy niech, który będzie stał albo będzie rozdawał traktat, niech postawi swoje imię. Egal was die Menschen sagen. Obojętnie co ludzie będą mówili. Wichtig ist was Gott sagt. Ważne jest to, co mówi Bóg. Und was ist ein Gesandter? A kim jest ten posłaniec? Wir können auch übersetzen Botschafter. Okay. Botschafter bedeutet Botschafter von Deutschland in Polen. Można by też to powiedzieć jako ambasador, właśnie na przykład ambasador niemiecki w Polsce. Interessiert sich nicht für Polen. Ambasador niemiecki w Polsce nie interesuje się sprawami Polski. I, wie gesagt, keine Politik heute Abend, ja? Ja nie chcę tu mówić o polityce, tylko zobrazować to. Aber ein deutscher Botschafter vertritt die Interessen von Deutschland in Polen. Niemiecki ambasador w Polsce zawsze dba o interesy Niemiec w Polsce. Und wenn er nicht gut arbeitet, muss er sofort wieder zurück nach Deutschland. I jeśli jego praca nie jest właściwa, jeśli w czymś uchybia, natychmiast jest odwoływany i wraca do Niemiec. Was würde Gott mit dir machen? Co zrobiłby Bóg z tobą? Vertrittst du die Interessen des Herrn Jesus hier auf der Erde? Czy ty dbasz o sprawy Pana Jezusa tutaj na tej ziemi? Bist du ein Botschafter? Jesteś tym ambasadorem pańskim? Hier steht es. Tu jest to właśnie napisane. Aber es kommt auf die Praxis jetzt an, ja? I teraz chodzi tutaj o naszą praktykę. Als ob Gott durch uns ermahnte, jak gdyby przez nas Bóg upominał, wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. W miejscu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Wieder an Stelle von Christus. Znowu mamy te słowa, w miejscu Chrystusa. Ich möchte jetzt noch, bevor wir zum letzten Vers kommen, zanim przejdziemy do ostatniego wiersza, eine Klammer machen zwischen Vers 11 und Vers 20. Chciałbym taki nawias zrobić między wierszami 11 a 20. In Vers 11 haben wir gesehen, da ist der Schrecken des Herrn. W 11 wierszu widzieliśmy tą bojaźń pańską. Und da überreden wir, überzeugen wir. I wtedy przekonujemy. Jetzt steht, wenn es um Versöhnung geht, i teraz w naszym wierszu 20, jeśli chodzi o pojednanie, wir bitten, prosimy. Und das sind die zwei ausgewogenen Punkte für das Evangelium. I to są te dwa wyważone punkty, jeśli chodzi o Ewangelię. Gott ist was? Bóg jest czym? Licht, światłem, und Liebe, i miłością. Und das Evangelium braucht Licht, i Ewangelia potrzebuje światła, und Liebe, i miłości. Beides ist sehr wichtig. Obie te rzeczy są bardzo ważne. Wir dürfen nicht mit der Liebe anfangen. Nie możemy zacząć z miłością, sondern mit dem Licht. Ale musimy zacząć od światła. Wir müssen und auch heute Abend die Menschen, wenn noch einer hier ist, in das Licht stellen. Jeśli rozmawiamy z ludźmi, to najpierw musimy postawić ich w świetle. Und das Licht zeigt, du bist ein Sünder. I ta światłość, czy to światło pokazuje, ty jesteś grzesznikiem. Ein Arzt, lekarz, macht eine Diagnose, najpierw stawia diagnozę. Und er sagt, zum Beispiel nach einer Röntgenaufnahme, i na przykład jeśli ma zdjęcie rentgenowskie przed sobą, Sie sind sehr schwer krank. Mówi, jest pan czy pani bardzo ciężko chora, czy chory. Und jetzt sagt Gott zu dir, i teraz Bóg do ciebie mówi, du bist Sünder. Ty jesteś grzesznikiem. Aber Gott hat eine Lösung. Ale Bóg ma rozwiązanie. Jetzt sagt der Arzt, ich bitte Sie, nehmen Sie das Medikament. I lekarz jako drugi punkt mówi, proszę wziąć to lekarstwo. Er überzeugt von der Diagnose am Bild. On przekonuje na podstawie diagnozy ze zdjęcia rentgenowskiego.
Aber jetzt muss er sagen, ich kann sie nicht, sie müssen selber überlegen, was sie jetzt machen. Ale, zwingen, ja. Ale lekarz mówi, ja nie mogę pana czy pani zmusić. Ja chcę cię przekonać do tego lekarstwa, żebyś je zażył, ale nie mogę cię zmusić. Wir bitten an Christi Stadt. My prosimy w miejsce Chrystusa. Ich kenne deinen Namen nicht. Nie znam twojego imienia. Aber wir können sagen, du bitte, bitte. Ale możemy powiedzieć, proszę cię. Nimm Medikament. Weź to lekarstwo. Christus. Chrystusa. Lass dich versöhnen mit Gott. Durch Christus. Pojednaj się z Bogiem przez Chrystusa. Möchte der Jesus helfen, dass wir immer Licht und Liebe zeigen im Evangelium. Oby Pan nam zawsze to darował, abyśmy w naszej Ewangelii pokazywali najpierw światło, a potem miłość. Es gibt viele Menschen, jest wielu ludzi, die gehen vom Arzt zur Apteka, którzy od lekarza idą do apteki und dann stellen sie das Medikament auf die Fensterbank. I kupują lekarstwo, ale stawiają je na półce. Und sagen, komisch, immer geht's mir noch schlecht. I dziwią się, że pogarsza mi się. Und so ist es auch geistlich. I tak też wygląda to w sprawach duchowych. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Co niedzielę chodzę do kościoła. Ich habe ein Autogramm vom Papst. Mam autograf papieża. Ich habe eine Bibel von meiner Oma. Mam bardzo starą Biblię od mojej babci. Oder was auch immer. I cokolwiek możemy tutaj wymyślić. Aber es nützt nichts. Ale to nic nie daje. Das Medikament musst du nehmen. To lekarstwo trzeba zażyć. Versöhnen mit Gott. Pojednanie z Bogiem. Damit kommen wir zum letzten Vers. Przejdźmy teraz do ostatniego wiersza. Und ich möchte nicht mehr viel sagen zu diesem Vers. Nie chcę tutaj dużo mówić na temat tego wiersza. Warum? Dlaczego? Wir brauchen die Ewigkeit für diesen Vers. Potrzebujemy wieczności, żeby ten wiersz rozważyć. Kennst du diesen Vers? Znasz ten wiersz? Vielleicht kennen wir diesen Vers auswendig. Może znamy ten wiersz na pamięć. Aber wir kennen nicht den Inhalt. Ale nie znamy zawartości tego wiersza. Ich meine nicht, dass wir den Vers nicht sagen können. Nie mam tutaj na myśli tego, że nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć tego wiersza z pamięci. Aber was es bedeutet? Ale co on znaczy? Ich möchte versuchen mit einer Geschichte für die Kinder das ein wenig zu erklären. Trochę chciałbym to wyjaśnić opowiadając historię dla dzieci. Eine Geschichte, wo es noch die Todesstrafe gab. Historia z czasów, kiedy była jeszcze praktykowana kara śmierci. Zwei leibliche Brüder, dwóch braci cielesnych. Ein Bruder war gläubig, der andere war ungläubig. Jeden z tych braci był wierzący, drugi był niewierzący. Und der ungläubige Bruder war sehr gefährlich. I ten niewierzący był bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Und an einem Abend gab es einen Streit. I pewnego wieczoru była kłótnia. Nicht mit dem Bruder, sondern woanders. To znaczy nie, że tych dwóch braci się pokłóciło, tylko miało to zdarzenie gdzieś tam. Und der ungläubige Bruder hat den anderen erschlagen, getötet. I ten niewierzący brat zabił tego człowieka, z którym się kłócił. Und er war sehr verzweifelt. I w tym momencie bardzo był wystraszony, zwątpiony. Kleidung war voll Blut. Jego ubranie było we krwi. Es war klar, wer war schuld. I było to jasne, kto był winny. Er geht zu seinem gläubigen leiblichen Bruder. Poszedł do swojego brata, do tego, który był wierzący. Er sagt, was soll ich machen? I pyta go, co mam zrobić. Der Bruder nimmt die Kleidung. Jego brat wziął jego ubrania, przebrał się. Und geht zum Gericht. I poszedł na sąd. Do sądu. Und sagt, ich bin der Mörder. I powiedział, ja jestem mordercą. Und der Richter verurteilt zum Tod. I sędzia skazał go na śmierć. Der andere Bruder erfährt nichts, weil er sich versteckt hat. Ten drugi brat nic o tym nie wiedział, bo on się tak wystraszył, że się gdzieś tam ukrył. Einige Zeit später, weil er wird überhaupt nicht verfolgt. Er überlegt, was ist los.
I po jakimś czasie on w tym swoim ukryciu będąc zauważył, że nikt go nie szuka. Plötzlich hört er, mein Bruder ist getötet worden, weil er bei Gericht gewesen ist. I usłyszał gdzieś od ludzi wiadomość, że został jego brat zabity. Skazano go i został zabity. Er ist außer sich. Nie potrafił tego zrozumieć, pojąć. Er geht zum Gericht. Poszedł do sędziego. Und sagt, ich bin der Mörder. I powiedział sędziemu, to ja jestem tym mordercą. Der Richter sagt, sędzia powiedział, die Schuld ist gesühnt. Wir haben schon einen ermordet, getötet deswegen. Sędzia mu powiedział, sprawa jest zamknięta. Myśmy jednego za ten czyn już ukarali. Został skazany na śmierć i został stracony. Sie sind frei. Jest pan wolny. Dieser Mann, ten człowiek, ist ein Denkmal der Gerechtigkeit irdischer Richter. Ten człowiek jest pomnikiem sprawiedliwości tutaj na ziemi. Was bist du? Kim jesteś albo czym jesteś ty? Du bist ein Denkmal göttlicher Gerechtigkeit. Ty jesteś pomnikiem Bożej sprawiedliwości. Wenn ich über diese Erde gehe, jeśli ja jestem tutaj na tej ziemi, chodzę po niej. Kann ich sagen, mogę powiedzieć, Gott ist gerecht. Bóg jest sprawiedliwy. Woran kann man das sehen? Po czym można to poznać? Ich habe normalerweise die Todesstrafe verdient. Normalnie rzecz biorąc, ja zasłużyłem na karę śmierci. Aber der Herr Jesus ist an meiner Stelle gewesen. Ale Pan Jezus w moim, za mnie, na moim miejscu. Und deswegen kann ich frei ausgehen. Poszedł, czy poniósł karę za mnie i z tego względu ja mogę być wolny. Wir sind lebendige Zeugnisse der Gerechtigkeit Gottes. My jesteśmy żywymi świadkami sprawiedliwości Bożej. Ist das groß? Czyż to nie jest wielkie? Aber das hat für den Herrn Jesus bedeutet. Ale to oznaczało dla Pana Jezusa. Er kannte keine Sünde. On nie znał grzechu. Aber ist zur Sünde gemacht worden. Ale został uczyniony grzechem. Gott hat den Herrn Jesus gerichtet, als ob er der Ursprung der Sünde ist. Bóg osądził Pana Jezusa tak, jakby to on był tym zaczątkiem i tym całym grzechem. Das können wir nicht verstehen. Nie potrafimy tego zrozumieć. Aber hier steht es. Ale tutaj jest to właśnie napisane. Was bedeutet das für uns? Cóż to dla nas oznacza? Was ist deine Reaktion? Jaka jest twoja reakcja? Wollen wir noch einmal zum Schluss zusammenfassen? Podsumujmy to jeszcze na koniec. Ein Gläubiger bekommt einen Bau von Gott. Wierzący otrzymuje tą budowlę od Boga. Das ist deine Zukunft. To jest twoja przyszłość. Wir leben im Licht des Richterstuhls. My żyjemy w tym świetle tego krzesła sędziowskiego Bożego. Wir wissen, dass Gott Sünde hasst und wir kennen den Schrecken des Herrn. My wiemy, że Bóg nienawidzi grzechu i mamy tą bojaźń pańską. Wir kennen auch die Liebe des Christus. My znamy również tą miłość Chrystusową. Und wir haben den Dienst der Versöhnung bekommen. I otrzymaliśmy tą służbę pojednania. Wollen wir motiviert sein? Chcemy być zmotywowani. Noch ein wenig für den Herrn Jesus zu leben? By jeszcze przez chwilę żyć dla Pana Jezusa. Der Jesus kommt wieder. Pan Jezus przyjdzie znowu. Może dzisiaj. Może dziś.